Wojewódzki Kędzierski. Najlepsze połączenie, którego słuchasz dzięki Play, partnerowi podcastu. Play. Witamy Was w poniedziałek. Minęła godzina 20. Wojewódzki Kędzierski w Onecie i na YouTubie możecie obejrzeć dzisiaj wideo. To tak. jest już stałym elementem tego programu, które to jest obserwowane przez wszystkie obiektywy kamer, które są u nas w studiu i one wszystkie skupione są na naszym gościu. Mało tego, podłączone w najgrubszy światłowód świata, który prowadzi do firmy Play. Wspaniały światłowód, bardzo gruby, taki nabrzmiały i ef ef efektywny. Pan Mateusz Socha jest naszym gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór Mateusz, musisz, musisz mówić do, do mikrofonu. To tak jest mówię, nie duże czarne. Czy nie mówię. O, to lepiej. lepiej. Dobrze. A wiesz, ja bym zaczął zupełnie nietypowo. Nie wiem, czy ktoś ci zadał takie pytanie, czy nie. Jakie sny śnią się komikowi Socha Mateusz? Jakie sny? Ehm, hmm. Czasami puenty mi się śnią. Ale, ale te wypowiedziane, czy? Nie. W sensie, no potem? Staram się mhm. analizować nad ranem. Czy, czy to jest śmieszne? I zazwyczaj mówię, dobra, to było średnie. A daj jakiś przykład sennej płyny. Właśnie w ciągu dnia staram sobie to przypomnieć i już nie pamiętam. A to jest z jedno, reguły jedno jednosłowna puenta, typu, nie wiem, pomidor na przykład. Nie, to jest zazwyczaj jakaś głupia gra słów, którą, na, na, na którą wpadłem w, podczas snu. Nie? Że, nie wiem, ostatnie, ostatnio co miałem, że, że byłem na lotnisku i był ten gate mhm. i od razu mi się z gejem skojarzyło i się obudziłem i mam takie, nie, to jest beznadziejne. Ale no. bo, bo jest, znacie pewnie obaj legendy, że Keith Richards przyśnił mu się riff do Satisfaction, nagrał go na dyktafon i poszedł spać. Rano od no to jest w jego autentycznej mhm. biografii, znaczy autoryzowanej, ale masz sny koszmarne, bo mnie się czasami śni, że wychodzę przed jakąś publiczność i oni... Nie reaguję. A, takie, takie też są. I jakie to są? E, wiesz co? Takie, naj, najbardziej takie koszmarne sny związane ze stand-upem są takie, że, że mam wyjść na scenę i przede mną jest komik, który mówi w całości mój materiał. Oj, ojj, oj, ale to jak DJ Ukradł ci dowcipy. Tak, tak. Ale nie jeden. Chodzi o to, że, że ci ludzie nie wiedzą, mm -hmm. że to są moje dowcipy. Więc jak ja wyjdę, ja nie mam materiału, nie mam co powiedzieć, bo to już zostało powiedziane. A, A pamiętasz to, to był lotek Ślotek? Nie. nie. <ślańcza> to jest <ślańcza> po prostu jakaś osoba. A jaki jeszcze? Bo, bo ja mam wrażenie, że w twojej pracy, jak w naszej, tylko trochę inaczej, muszą być sny wynikające z nerwicy właśnie relacji albo utraty relacji, widz stand-up'er, bo ona jest chyba najcenniejsza u was. Tak, tak. No. no, wiesz, to jest tak, że boję się, że na przykład nie zdążę na występ, też mam takie mm -hmm. sny, nie? Mm -hmm. że, że akurat jestem na miejscu i dosłownie mogę wyjść, ale nie wiem, zatrzasnąłem się w toalecie czy coś, mm -hmm. ale y Musisz mi jaśniej zadać to pytanie. Nie, ja po prostu jestem ciekaw, czy Twojej pracy towarzyszy jakiś mrok podświadomości, bo ja mam dosyć często, ja pielęgnuję w sobie tremę. Nie wiem, jak czy to, ja, ja pielęgnuję. To znaczy, przypominam sobie, jak to jest, jak kiedyś miałem tremę i ją od, nienawidzę rutyny. Nienawidzę okay. takiego wchodzenia na zasadzie. Kochają nas. Uh -huh. Siedzą i ja po prostu uważam, że z każdym występem, z każdym podcastem Piotr jest uh -huh. świadkiem. My budujemy poziom zaufania. To znaczy chcemy zasłużyć na to, żeby ktoś siedział po drugiej stronie. Jasne. I pytanie, czy ty masz coś takiego? Czy, bo jak się ciebie ogląda, a obaj z Piotrem obejrzeliśmy chyba wszystko, to na scenie sprawiasz wrażenie faceta, który mówi, umiem to robić, lubię to robić, bawię się chyba najlepiej, ale <śm> <śm> po -po podoba mi się. W myśl tego, e, ty jest taki dowcip, czekaj, e, wiesz, byłem wczoraj na stand-upie, ubawiłem się do łez, a kto występował? Ja. No, ja. no, no. no więc chodzi mi o to, czy, 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 czy masz jakiś rodzaj tremy, który się na przykład w snach przejawia, jakiś rodzaj niepewności co do nieokreślonego fachu, który wykonujesz, który siódmy rok? Siódmy rok, tak. tak. Siedem lat, już właściwie ósma biję. W snach mi się to nie objawia. Bo jeżeli chodzi o koszmary, to już powiedziałem, jak, jak to wygląda, ale no ja zawsze przed, przed wejściem na scenę bardziej nie mówię kochają mnie, mhm. tylko bardziej sobie powtarzam, że ja ich kocham. Nie? Bo to są moi fani, którzy przyszli i zapłacili. Tak, dokładnie, którzy dzięki nim mam co do gara włożyć. Nie? I staram się, niezależnie od tego, jak jestem zmęczony, jakoś dawać tą, tą stówę od siebie, nie? Więc to jest Przed, dla mnie. przed wejściem na antenę gadaliśmy o polskich gwiazdach show biznesu. To krótka rozmowa była. Krótka, tak. Kto się skończył, to była bardzo krótka rozmowa. I yy, słuchaj, czy ty masz yy, grupis? Czy ty masz takich oddanych fanów, którzy jeżdżą za tobą od miasta do miasta i siedzą w pierwszych rzędach i ci dopowiadają, bo zna, znają cały program na pamięć? Znaczy, nie, czy dopowiadają. Ja praktycznie na każdym występie są rzucane moje teksty w moim kierunku. Nie? I to jest. Ja też mam dużo takich catchphraseów, z którymi. Ludzie, nie wiem, których. Typu, ojojoj. Oj, oj. Tak, ojoj, oj, ile? <śm Adjustment> przez cały czas meju, meju, to jest mhm. praca przez cały czas. Mhm. Eee, czy grupis? Eee, grupis na pewno nie. Ale czekaj, umówmy się, żona słucha? Żona słucha, oczywiście. Teraz live. Tak, Aha. pozdrawiamy żonę i córkę. To raczej tak. nie ma szansy, naprawdę. O której będzie karmienie? <śm <mengenie> <śmijenie> karmienie jest przez całą noc. Okej, okay, czyli grupis nie masz, staniki nie lecą. Nie, nie lecą niestety. A miałeś kiedyś taką sytuację, że jeszcze jak nie znałeś żony, po, po stand-upie, jakąś dziewczynę, poszedłeś do hotelu i po prostu bawiłeś się jak gwiazda roka? Yy, wiesz, co ja poznałem żonę zanim byłem sławny, można Żona słucha. <laughs> no mów, mów, mów. mów. Yy, tak, zanim, zanim no. miałem ten pik popularności. Mm -hmm. A Ale... tak długo jesteś z jedną kobietą? Czy to jest długo? No ile nie, 2 219 wybił, w, w, w sensie miałem taki pik popularności, tak mm -hmm. skoczyłem, a my jesteśmy od 2,18. No ale jest no. 223 To długo. Były skali bardzo długo w Kuby. No, okay. To jest prawie wręcz wieczność. Dobra, to końcówka 2,18. <noise> Właściwie do, <noise> to początek 29. <2019. głosy> tak a imię Mateusz ci ciąży czy pomaga? W tych <noise> trudnych czasach dla tego imienia? Jest neutralne, zupełnie nie kojarzę tego z premierem w żaden sposób. A, a inni? Też nie. Nie, nie. nie ma czegoś takiego, że, e, Mateusz. Bardziej, nie wiem, jak wspomnę, że mój ojciec jest Jarosław, to wtedy. <grym> mój ojciec jest Jarosław? Tak, tak. Mama Beata? <grym> no dobra. W takim razie ja, ja, ja mam swój konik, czyli chronologiczny. Proszę, mój drogi, co ja i Jakub powinniśmy zobaczyć w żaganiu? W żaganiu? Tak. Jakbyś nas oprowadził, powiedział, to jest polskie: Las Vegas. Jak, w ogóle może użyjmy takiej <grym grym> nomenklatury: porównajmy Żagań do jakiegoś, e, jakiejś metropolii światowej. E, w typu żaganiu. Koszalin. <grym> e, w żaganiu przede wszystkim Pałac Książęcy, w którym też e, robimy stand-upy czasami i on jest duży, taki fajny barokowy pałac. No i park. E, a, I to też jest to... wojsko, to jest kojarzone e, z żaganiem. A jakieś e, local... jest też... atrakcja turystyczna obejrzeć wojsko. Tak, tak. <laughs> nie, tam wiesz, stoją to z piotkiem będziemy tam z 7 minut. <śmiech> <śmiech> jest też sklep rywny, rybny Delfin. O, e... ład, o ba bardzo dobra nazwa. No, bardzo Właśnie, dobra. Że nie ma w Polsce delfinów, a w żaganiu <laughs> najbliższe morze. Właśnie, wodny. to nie jest ryba, ale. No tak. <laughs> no, ale tak to żagajcie i stary miasto. Płynął z tego, że gdzieś tam obok kręcili czterech pancernych. Tak. No, było. Jesteś dumnym żaganinem? E... Czy dumnym? Co, nie, nie. W sensie lubię swoje dzieciństwo. Mhm. A że ono było akurat w żaganiu, to tak, to spoko. Okej. Okay. A tak? Bo a propos żagania, jeszcze mhm. mój drogi, powiedziałeś, że gracie w tamtejszych domach kultury. Mhm. Tak? Czyli żagań można powiedzieć, jest z ciebie dumny. Będziesz na tej tablicy, albo będziesz miał klucz od miasta dostaniesz kiedyś. Żebym był. To znaczy, ludzie z Żagania mnie znają. A wymień jakichś innych znanych Żaganin. ze Żagan. Żaganin. 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 Żaganiu-niuniu. myu Kto się urodził w Żaganiu? Mariusz Jurasik. On? Tak. Nie wiedziałem. Ja tak, nie wiedziałem. No z... no to już czekam na te trzy kropki. Ja, ja nawet nie okay? jestem pewny oś się nazywa Mariusz. Nie? Ale nie, no to jest ten reprezentant Polski w piłkę ręczną. Był też y, Wójcik w Siatkówkę. Y, ten Wójcik? Libero, nie. Y, nie pamiętam też. A nie, to Wójtowicz no, był. Y, Wójtowicz to Grzesiu, mój support. Mm -hmm. Pozdrawiam. I... Y, i... I tak to nie wiem. I ty czci. A czekaj, w IDOLu był taki Damian Aleksander, chyba? Był, on jest z tatu Roma. Tak, to jest znana. Mm -hmm. A lubisz o sobie na scenie mówić Mati? Mm. No. To jest takie trochę kokieteryjne, bo patrzysz, mówi o sobie Rafi. Mm -hmm. To jest taki trochę imieninowy autorotyzm. To jest żart, zabawa? To jest element tej konwencji? Myślę, że tak. W sensie, ja zawsze byłem nazywany Maty, Mati i w, i w domu, i w szkole przez znajomych. Lubię to. Jakkolwiek to brzmi. Lubię to. <grym> <grym> no, rób tak, Mati. <grym> mati to lubi. E, jakkolwiek to brzmi, ale, ale lubię to. Lubię, lubię jak, jak ktoś mnie nazywa. Poprosi. Ale ty sam siebie nazywasz Mati. Też, no? A na przykład Twoja żona, są sytuacje, kiedy mówi do Ciebie Mati? E, ona ciągle do, do mnie mówi, Mati. Czy nie ma sytuacji, kiedy mówi do ciebie Mati, bo to jest jedna wielka sytuacja, kiedy mówi na ciebie Mati. Nie, zgubiłem się. Jak, jak... pracowałeś w call center w Eurobanku, Aha. to przedstawiałeś się jako Mateusz czy Mati? Mateusz. To profesjonalista jednak. A jak wspominasz, Aha. co ty tam robiłeś? Bo to jest ciekawy wątek. Słuchaj, ja pracowałem w różnych call centrach e, i Eurobank, Eurobank to był akurat ostatni z nich. Ale ze względu na gadane? Yy, nie, ze względu na łatwość dostania tej pracy. Yy, tak się zaczęło, ale później już, już umiałem to robić. I co na przykład? No? Ja dzwonię. Dzień dobry. Ty nie dzwonisz. Ty dzwonisz? No, zazwyczaj, no. No i co mówiłeś? W się na sam początku, dzień dobry, no, z tej już są reprezentuje to i to i to. Mm -hmm. eee, i, I od razu lecą wszystkie, wiesz, techniki sprzedażowe. Mm -hmm. Akurat w zależności, co sprzedawałem, bo sprzedawałem i telewizję, i internet. I A to jest, ale sprzedaj tutaj... mi internet w Play, proszę. Ale ty już dawno tego nie robiłeś. O, już internet dawno w play. ma. O, <laughs> ale czy jest tak, że, że ty masz tą technikę na tym ekraniku, masz, ktoś odpowiada tak, nie, i ty mm -hmm. potem klikasz tak i nie. masz jakieś drogi nie, 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 do rozwiązania. Zależy od firmy, w jakiej akurat byłem. W jednej był, było tak, że bardzo uczyli nas. E, być takim elastycznym w rozmowie. Mm -hmm. nie? Z kolei w innej firmie było tak, że miałeś skrypt i musiałeś go czytać? Koniecznie, no bo były konkretne regulacje, które ci e, musiałeś pewne rzeczy powiedzieć. Nie? Mm -hmm. Albo niektórych nie mogłeś mówić więcej niż raz. A nie? pamiętacie, pierwsze polskie memy to właśnie e, wycięte rozmowy z call center pan tak. Lebieć, prawda? No, no, no. E, że <laughs> święta. <laughs> Czy ty miałeś takie sytuacje, że ktoś się zadzwonił zadzwoni, ty zadzwoniłeś, a to się zrobi z tego stronie. mem? E, ja pamiętam pierwszą moją rozmowę, e, jak byłem w tej drugiej firmie, w tej pierwszej właśnie byli jakby na otwartość stawiali, a w tej drugiej było tak, że masz cisnąć do samego końca. Nie? I póki, czy krew koleję. Tak, w dokładnie. Póki typ się z tobą nie rozłączy, to, to masz cisnąć. Nie? Mm -hmm. e, ja mówię, okej, okay. i to jest moja pierwsza rozmowa, i inni mnie słuchają, żeby jakby skontrolować. Jak to wygląda? No i dodzwoniłem się do jakiegoś dziadka yy, <laughs> i mówię mu, i to było ubezpieczenie do, do telefonu, nie? I mówię mu, że to, 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 to i on mówi, ja nie chcę, nie? Ja mówię, ale proszę pana, bo, bo ja nie mam prawa się rozłączyć, nie? I on mówi, ja nie chcę, ja nie chcę, ja nie chcę. aż w końcu po prostu tak wrzasnął, rozłączył się, że ja... Po pierwszej rozmowie byłem pewny, że zabiłem człowieka, nie? Takie... <laughs> <laughs> czy on dostał wylewu? <laughs> tak, Jezu, zadzwoniłeś mnie jeszcze raz? Nie odbierał. <laughs> ale tak, kazali nam nie. Kazali, w sensie akurat w tej sytuacji nie pamiętam, czy mi kazali zadzwonić znowu, ale jeżeli na przykład ktoś słyszał mnie i się rozłączył, to ja musiałem zadzwonić do niego i powiedzieć, przepraszam, ale coś nas rozłączyło. A mimo że wiedziałem, że. że tak. A miałeś tak, że jak były kobiety albo młode, to modulowałeś głos. Ale to no, oczywiście czyli to jest jedna z technicznie. Coś tu ma. Y y y jak, <laughs> jak, to, jak, jak to brzmiało? Dzień dobry, witam serdecznie. No nie wiem, jestem przeziębiony teraz. Tymi Niemcami po prostu cały czas tłumaczy. Dobra, a czy y, 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 były jakieś skandaliczne przyśpiewki albo skandaliczne zachowania w przypadku ultrasów y, WKS sobieski Arena Żagań, którzy tak intensywnie kibicowali twoim występom w drugiej lice? <laughs> e, nie, tam nie było ultrasów. Ja pamiętam jak, y, jak się dostałem do tej drużyny to byliśmy w trzeciej lidze i, i graliśmy na takiej hali, która nawet nie miała trybun. Miała tylko takie, wiecie, ławki dla rezerwowych dookoła. Nie? Taka hala gimnastyczna. I to była wojskowa, bo WKS to jest wojskowy klub sportowy i to była taka wojskowa, stara hala. A skąd nie? ten sowiecki się tam wziął w tej. Natury? Nie mam pojęcia. Do tej pory nie wiem. Ale rozumiem, że zaliczyłeś awans. W eee. takim razie, skoro mówisz, że zaczynasz od trzeciej, ja tu mam według informacji, mówią, że w drugiej lidze. Był, ta drużyna grała w drugiej lidze, mm -hmm. po tym jak... Odszedłeś odszedłem. Z... Dokładnie. I awansowała do drugiej ligi. Ech, Mati, odszedł. <grym> Wszystko się popsuło. Nie ma takiego wielkiego fana Sochy, jak sam Socha. Taki Aha. komentarz znalazłem pod twoim ostatnim programem. I mi się to podoba. Czy Żebyś miał świadomość, ja lubię ludzi świadomych siebie i też świadomych, po co wychodzą e, na... na, na na, na scenę. Naprawdę ty jesteś takim swoim fanem? Chodzi mi o ten śmiech który ci często towarzyszy, jak występujesz? Czy to jest taki odruch bezwarunkowy? to jest taki głośny reżyser, jak Krzysztof Materna śmieje się w trakcie swojego własnego skarbu? Bo ja mam takie wrażenie, to będzie jeszcze sub-pytanie, że u ciebie to się nasila. To znaczy, że im nowszy materiał, tym się czymś śmiejesz. Ale ja się nie zgodzę akurat. Bo ym, akurat w Masochiście, czyli nie w mhm. tym materiale, który wypuściłem teraz, Ta. tylko w tym poprzednim, mhm. y, to tam faktycznie był to odruch bezwarunkowy. Bo ja miałem takie poczucie, że, że to nie jest tak dobry program jak poprzedni. I... Ale poczekaj, czy ty się śmiałeś? Grałeś ten śmiech? Czy... Gra... Też, też, no. Co ty gada? No. Ale co, to miało być zachętą ludzi do tego. No i działa. Okay. Ale... To jest smutne, ale, ale tak, tak akurat przy, przy masochiście tak miałem. A taku. No. To słowo na K, nie chciałbym, żeby nagle przestano nas nadawać w różnych Aha. miejscach. To słowo na K. Odwołujące się jest do pewnej starej profesji. Tak, na Aha. pięć liter zer w środku. <laughs> Czy to słowo też jest takim właśnie uśmiechem, odwróceniem uwagi, momentem na oddech? Zależy, zależy. Bo używasz K... go dość, dość dużo. Przecinkowo. Przecinkowo czasami, tak, ale często z przyzwyczajenia, często, żeby wzmocnić zdanie. Mm. Eee, przede wszystkim im człowiek bardziej się denerwuje, tym, tym więcej przeklina, przynajmniej u stand -up to zauważyłem, przy takich nie wiem, testach, jak ten stres jest największy, eee, to, to faktycznie, ale później... Ja wcale nie muszę, nie? Ja wcale nie muszę przeklinać, ja lubię. I, i sobie to rzucam od czasu do czasu, tak, żeby wzmocnić, wzmocnić. No dobrze, ale jak masz programy oglądane przez 12, 15, nie pamiętam, ale no dziesiątki milionów prawie. Yy, widzów i wie, że to jest dobry program, to ten śmiech jest efektem tego, że tobie się to podoba? Czy to jest po prostu taki odrych, odruch, że niektórzy harczą, nie wiem, no, patrzysz, patrz, biega po scenie, prawda? Mm -hmm. Lotek bije się po brzuchu mm -hmm. i wyobraża sobie, co ma pod tym brzuchem, bo dawno tam już nie zaglądał, a ty się śmiejesz. Eee, ja się... To znaczy akurat w ostatnim programie aż tak dużo się nie śmiałem. Ja lubię się śmiać. <laughs> ja lubię się śmiać. I lubię się śmiać razem z ludźmi. Często mam tak, że ja nie planuję się śmiać, ale, ale czasami ten jeden żart, który już opowiadam nie wiem, po raz setny, mhm. wiadomo, że on mnie nie bawi już tak, bo kiedy go, go wybuchnie. Tak, za pierwszym razem. Tak, dokładnie. Więc yy, 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 ja gram powagę, yy, ale ludzie czasami wybuchną. Takim żywiołowym śmiechem, że mnie tym zarażą, i ja wtedy też się razem z nimi śmieję, nie? że nie potrafię jednak utrzymać tej powagi. A jaka jest żywotność takiego programu? Ze swojego doświadczenia siedmioletniego. Ile z masochistą jeździłeś? Z rok. To znaczy, akurat masochista był na. też podczas pandemii, więc to było dłużej. Nie? Jak okay. zaczynałem masochistę gdzieś w. powiedzmy w listopadzie 2019. Ale publiczność, na przykład, jak masz trasę swoją i masz ten program, publiczność nadal. Od czego zależy przerwanie tego, tego tematu i wymyślenie nowego programu? Od tego, czy ty już jesteś tym zmęczony, czy publiczność już tego nie chce? Od tego, ile razy to zagrałem, gdzie. I, i też moje zmęczenie tutaj wchodzi w grę. No bo popyt, jeżeli jest, mhm. no to ja wykorzystuję ten popyt. Nie. To znaczy, mówisz o tym, że zmieniasz tytuły i, w, i treść programów. Oczywiście. A dlaczego w każdym programie jest. to nie jest brzydkie słowo. o waleniu konia? No, nie jest. Mateusz jest. jest. Tak? No. Do mnie nie dzwonił, że w każdym jest programie jest Ale no, czym jest dla mężczyzny. albo czy to jest też ta przestrzeń umowna? Zobacz, że ja zadaję pytanie nie kpiąc z tego, bo mhm. chcę się czegoś dowiedzieć, bo może ja na przykład o waleniu konia mówię za mało u siebie. Czy to jest. Ten akcent, którego widz, szczególnie męski, a może kobiecy też, tylko troszkę bardziej zakamuflowany sposób oczekuje od ciebie, takie zejście w obyczajowe tabu? Ty jeszcze na przykład masturbujesz się, czy nie? Oczywiście. A ty, Piotrek? Co, co to za tak głupie pytanie? Ja też. No, no, się no, się, no, to, dobrze. No, no dobrze, no to nie mówimy o rzeczach, które nam są obce. <śmiech> <śmiech> jesteśmy, to, już chciałem powiedzieć, jesteśmy ekspertami. Lepiej nie. No, dobrze. Ale Dlaczego co, ten spójrz, temat spójrz, jest no dla ciebie takim żelaznym? Trzema facetami w różnym wieku w jednym miejscu i każdy z nas się masturbuje. Dlaczego... Zaczy, mam... Ja jestem przerażającą wizją twojego życia, że za 30 lat też będziesz się masturbował. No oczywiście, że tak. I, e... Masz uśmiech na twarzy. To jest, to jest... To jest super czynność, umówmy się. Tak. To, jest... to jest fajny, to jest, to jest temat, który dotyczy każdego. Ale poza... no, nie, nie każdego. Ale jest nie. to bardzo wdzięczny temat do żartu, nawet sam z siebie się śmieje. Ty się śmiejesz? Tak, się ale... i po. Naprawdę, bo to jest przecież komiczne. No, dorosły facet ogląda jakieś rzeczy na komputerze. Ja nie mogę dać nikomu mojego komputera. Ma, ma, Mateusz, czy to jest tak, że ty to wrzucasz do programu? Wybacz, że tak drążę, ale podchodzę do twojego tekstu literacko. To znaczy, interesują mnie. Jasne. Tak, one są kamienie milowe to jest mm. modne słowo, tylko wyjęte z ekwipu. milowe. Tak, Oj, Wa walenie milowe. Czyli każ co mila, waleń. <laughs> tak. Chodzi mi o to, czy wrzucasz to dlatego, że to jest po prostu populistycznie sprawdzalne, czy dlatego, że wiesz, że to jest ciągle atrakcyjny i aktualny temat, bo o tym się nie mówi. Dlatego jesteście nazwani antykabaretem, no bo wiadomo, kabaret, Polsa, mhm. konwencja. Ale żadna z tych rzeczy. No to dlaczego mówisz o waleniu yy, Ponieważ akurat musiałem wykonać tą czynność, kiedy, kiedy przygotowywałem się do in vitro. Mm -hmm. e, więc, no mimo wszystko musisz oddać w jakiś sposób... To jednak poważny nasze... background tego dowcipu. Tak, to jest wszystko, Ubie. wiesz, zro, zro, była zrobiona analiza fundamentalna, wszystko było mm -hmm. zrobione. Ale mi się wydaje, że Kuba tutaj poruszył ważny temat, bo... Już e, <laughs> Tak. Że generalnie, bo wspomina Szedwiego Murphy'ego, program Delirius. Okay. jest jeszcze oczywiście kamień milowy Bill Cosby, który Aha. teraz oczywiście trudniej się ogląda ze względu na historię. Znaczy, może ogląda się dobrze, tylko jego CV jest trochę bardziej. <grym> tak, to, 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 to działa i tutaj nam y, y, ciarki przez skarg przechodzą, ale y, wydaje mi się, że, że akurat. Ten temat jest bardzo amerykański. W mhm. filmach dla młodzieży, nawet z lat 80., to się przewija. Nie? W Polsce ten temat, z racji pewnie czasów i ustroju, był absolutnie tematem tabu. Tak. Ty pamiętasz te, te czasy, jak oglądałeś no, w torku bananiem. W PRL-u nie, nie pamiętam żadnego filmu, gdzie byłaby chociaż jedna kwestia o masturbacji. Mm -hmm. No właśnie I tego mi tak bardzo brakowało. Mm -hmm. Ale chodzi mi o to, czy to jest, mówię serio, Twoja potrzeba, czy oczekiwanie odbiorców, że będzie coś o gruszce? Nie, 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 to jest moja potrzeba. Mo, twoja potrzeba. Tak. Ale dlatego, że składasz hołd sobie, który w imię in vitro. Na, narobił się, czy dlatego, że po prostu to jest twój konik? Słuchaj, to jest... Od, od, ja opowiadam historię od początku do końca, co się wydarzyło, nie? No. Więc jeżeli to się wydarzyło i ja mam okazję o tym opowiedzieć, a, a jest z tego tak naprawdę parominutowy bit mm -hmm. e, i też do tego, nie wiem, reakcja, e, interakcja z publicznością, no to dlaczego mam pomijać? A to? twoja żona wierzy, że uprawiasz autoerotyzm? Oczywiście, ona też. Ale co, równolegle? Czy jesteście w... Duże macie mieszkanie? <laughs> nie, nie mamy dużego mieszkania. Nie, bo To jest dla mnie, to jest fenomen. Pamiętaj, ten program trochę zdejmuje tabu. My mhm. się tym nie podniecamy, nie jaramy, tylko analizujemy, bo zastanawiam się, czy w programie, w programach, w których piszesz słowo hanie, mhm. będę mówił hanieme, i walenie konia, to są po prostu punkty obowiązkowe, rozumiesz? Mhm. Nie, nie są. A u ciebie jest prawie zawsze. Okay. Nawet jak mówisz król piaskownicy, musi być walenie konia i musi być młochanie. Jasne. Eee... Zacząć ja analizować wiem. swoje życie. <śmiech> <życiorysz>. <śmiech> Ale nie, powiedz mi, Znajdź jakiś, wiesz, jakiś genotyp, jakiś korzeń tego, że to tam jest, to ja wtedy zrozumiem, bo ja nie atakuję, ja okay. go ciekam. Okej. Okay. Ale może po... Chyba, że chcesz przerwę Może Nie. wszyscy o tym myślimy I Mateusz jest takim buforem, że po prostu mówi to za nas Emanacją ja, ja, naszych pragnień Ja rozumiem, jakby twoje pytanie Zmierza do tego, czy ja się ratuję Tym tematem yy, Na scenie tak. Ponieważ to jest łatwy W tak. dobyciu śmiechu w mm -hmm. temat yy, Taka zgrana karta trochę mm -hmm. Taka wymęczona, taka wytłuszczona Powiem ci, że on, To już się przejada To już się przejada wśród Ludzi mm -hmm. troszeczkę. Widzów stand-upu. Tak, widzów stand-upu. Mm -hmm. Więc jakby to przez cały czas trzeba ewoluować i ten żart. Słuchaj, można powiedzieć żart o po prostu o nuchaniu. Mm -hmm. e, I on może być słaby, a może być dobry. Nie? Mm -hmm. I kiedyś naprawdę wystarczył słaby żart o tym. Wystarczyło, I wszyscy że. Wszyscy się tak, tak, i wszyscy się śmiali. Teraz już tak nie jest. Teraz już jednak ludzie przychodzą po, po coś. Ale jeżeli dalej masz dobry żart na ten temat, a... no to ja nie widzę powodu, dlaczego by go okay. nie... Okej, wytłumacz. A są jakieś trendy w żartach? Na przykład żartujemy teraz z Putina, nie? Mm -hmm. Bo jest na czasie. Albo mm -hmm. to tak jak w warszawskiej gastronomii wszyscy robili hamburgery, potem wszyscy robili rameny. Mm -hmm. Teraz hamburgery e... krewetkowe. Tak, ale hamburger już tak generalnie już nie kręci. wiesz, Jaka jest. tendencja chciałby się śmiać. Piłkarze, celebryci, politycy. Akurat to, co się dzieje często, aczkolwiek te żarty e, bardzo szybko wychodzą z dezaktualizują się. Czyli jakie? Czyli coś się wydarzyło głośnego bardzo. Mm -hmm. Typu nie wiem, naczelnik strzelający z granatnika. Na przykład. A to a też związ, w związku z Polsatem i po prostu już komercyjnie wykonał. Podejrzewam, że gdybym zrobił o tym żart, to on by działał przez pierwsze dwa tygodnie, mm -hmm. a później nie. Mm -hmm. Miałem taką sytuację, jak podczas COVID-u głośny stał się filmik, gdzie, gdzie było nagranie, jak samochód jedzie i na rondzie się wybił tak, i walnął w parafię. Tak. To jest bardzo popularne rondo, tam są loty tych samolotów. Tak. samolotów. <laughs> no. eee, bardzo śmieszny filmik eee, i ja skomentowałem to eee, i, i praktycznie ciekawie było oglądać, jak z każdym kolejnym występem reakcje są coraz słabsze na ten mm -hmm, mm -hmm. Mimo, że teoretycznie... Czyli czy zobacz, no. masturbacja wygrywa z bieżącą polityką i bieżącymi wydarzeniami. Uf, wiesz, evergreen. Przerwa. Tak, zaraz <laughs> wracamy, porozmawiamy o pewnym idolu z Wielkiej Brytanii i chciałbym odnieść się. E, chciałbym, żebyś ty odniósł się do tego, co zrobił John Cleese. Zaraz wracamy Mateusz Jest toch 20, 24 i 54 sekundy. Za 2,5 minuty wracamy. Yes. Na najlepsze rozmowy zapraszam Marka numer 1 na świecie w produkcji AGD Higher. Słyszymy się. Na dalszą część rozmowy zaprasza Play. Partner podcastu. Ja myślałem, że ty, Mateuszowi, powiesz, bo się zapytał, czy może zdąży użyć chusteczki, mm -hmm. że, jednak, że jednak właśnie na antenie będzie, że będzie finał. Będzie finał. Miałeś z, z tym procedury. skończyć. <laughs> Dobrze, dobra, cicho, już kończę. Ale faktem, że takie rozrzucone. chusteczki jak są rozrzucone, to to jest złe skojarzenie. Jest. Koniec. Jest jedna scena master. mieliśmy już o tym nie mówić. To ale właśnie nie dzień świra, pamiętacie? No ale to jest współczesne kino, Aha. błagam. Widziałeś na przykład w pustyni w puszczy? Nie ma tam ani jednej sceny maskowej. Wiesz, że jest przeróbka tego filmu. <grym> dlatego nikt tego I nie, 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 nie ogląda. <grym> Socha, by tam wprowadził zmysł. Panie Socha, John Cleese, jeden z moich idoli, z facetów, no wiadomo, Monty Python i inne historie. Serial Hotel za Cisze, pamiętacie? Oczy, Legendarny. Tak. Dzisiaj Będzie... już lekko archaiczny, moim tak, Tak, lekko archaiczny, ale do, też do tego, do tego zmierza. BBC zaczęło go nadawać z powrotem i puściło. Bez kilku odcinków, które uznali za obrazoburcze i nie na czasie. Mhm. Na, przez co John Cleese cofnął licencję i nie będą produkować, nie będzie ten serial produkowany przez BBC, tylko mhm. znajdzie sobie innego, innego em, nadawcę. Co ty sądzisz o tym zjawisku, które nazywamy e, cancel culture? Trochę mhm. można podłożyć i taka cenzura, która się wkrada już yy, yy, moim zdaniem coraz, coraz mocniej przekraczając ten próg, że jednak już jest cen cenzurą prewencyjną, a nie, mhm. a nie po prostu kontrolą dobrego smaku. To jest wiesz... Yy, 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 co ja sądzę o tym? Czy to Ale by ktoś cenzurował nie... żarty? Ee... Dom kultury? Nie. Kino? Opole? To znaczy są domy kultury, które nie wpuszczają mnie albo innych stand-uperów. Jaki podają argument? Bo to jest niezgodne z przepisami. Suwałki, prawda? Suwałki, no. no pozdrawiamy suwałki. No tam jest biegun, <laughs> widzę, nie tylko zimno. Tam, był, tam było w ogóle zebranie Rady Miasta na ten temat yy, i wypowiadał się dyrektor kultury i powiedział, że stand-up to nie jest kultura, to jest subkultura, yy, jakaś, nie wiem, popkultura, cokolwiek, ale, ale on musi zapewnić Wysoki poziom kultury i, i według niego. To... Ale czy cały stand-up? Lotek jest wpisany, nie wiem. Nie mam pojęcia, to była tylko rozmowa na, na Kryszak temat Jurek mój. Ale Ganiec. podejrzewam, że podejrzewam, że chodzi o cały stand up. Okay. Mm -hmm. e, a jeżeli chodzi o. Mi się wydaje, że mainstream się do końca nie zna na tym. Dlatego kanceluję. Dlatego w sensie, oczywiście, jeżeli chcesz mieć jakąś swoją widownię, nie? tak jak tutaj też mamy pewne ograniczenia rozmawiając ze sobą. Jakie? No, wy prosiliście, żeby mi nie przeklinać dużo, nie, dużo, nie mówimy dużo. ruchanie, tylko ruchanie Nie mówimy ruchanie. <grym 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 więc... H jest niemenie R. Tak, tak, więc to też jest skierowane dlatego, że, że jakby pewni widzowie to oglądają, tak? Mm -hmm. Więc w zależności od telewizji, w zależności to od będzie tego... oglądała twoja teściowa. Mhm. No dobrze, no ja nie mam problemu, żeby, żeby, żeby się zachowywać dokładnie tak jak na scenie. Ale miałeś taki moment, że czułeś, że komuś podpadłeś, że jest, zaczynasz być na jakiejś shortliście artystów, no myślę, że w naszym kraju można to mówić, zakazanych, nie będę mówił, już prześladowanych? Otarłeś się o coś takiego? Nie. nie jeszcze nie? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie, nie byłem jakby na, napiętnowany. Okej. Okay. No. A skąd przyszedł głos Mati, ty powinieneś bawić ludzi? Z Czyli? Czyli ja zawsze chciałem bawić ludzi, nie? Ale byłeś takim klasowym śmieszkiem, jak byłem, ja i Piotrek? Byłem, no. mm. Byłem zdecydowanie od pierwszej klasy podstawówki w przeszkolu, nie pamiętam, żebym miał takie zapędy, ale od, od, od praktycznie od pierwszego dnia szkoły podstawowej byłem tym tak zwanym klaunem klasy. Najgorszy dowcip czasów młodości? Eee, o Jezu. Nie powiem ci. Nie, nie ma ograniczeń cenzuralnych. <noise> Eee, najgorszy dowcip? Jakiś taki właśnie typu podstawówka liceum. Taki... Ale mówisz o, takiej, o takim prawie To nie wszedł. Podłoże... Nie, coś, takiego, a, nie weszło. Weszło, no, coś takiego, że nie weszło. Rozumiesz? coś takiego, że... Nie przygotowałem się pod tym. Okay. No dobra, a, przy, a twoi, przy, bo W Żaganiu. Aha. Tam już ten talent został gdzieś tam prezentowany. Y ja doświadczyłem bardzo traumatycznego y spotkania z moimi kolegami z liceum. Mhm jest to naprawdę bardzo, bardzo dziwne spotkanie, nie? Że, że na przykład ten kolega, co wtedy miał 18 lat, to on ma teraz 40 lat, mm -hmm. ale słucha tego samego zespołu, to mm -hmm. jego ulubiona książka pozostała ta sama i tak dalej, i tak dalej. Jak reagują twoi koledzy z klasy mm -hmm. na to, co ty wyprawiasz? E, wszyscy lubią. W sensie bardziej ja mam e, kontakty, utrzymuję z ludźmi z podstawówki, w sensie mam mm -hmm. takich kilku przyjaciół, Eee, I z liceum tam parę będzie, nie? Ale no, wszyscy lubią, wszyscy wspierają, wszyscy śledzą. Eee, nie ma czegoś. A z rodziny, komu się ewidentnie się nie podobało? Nie, w rodzinie to było tak, że jak zaczynałem, to, to mi babcia dzwoniła codziennie mi, pamiętaj, to jest tylko twoje hobby, pamiętaj, masz pracę i nie, nie opuszczaj się w pracy. Nie? Ale tak to y, od, od kiedy pojawiły się jakieś takie można powiedzieć małe sukcesy, to, to już wszyscy wspierali. Nie? Słuchajcie, bo ja się zastanawiam, bo tak, Chorzów, y, Wrocław był, Chorzów teraz, prawda? Mm -hmm. y, Żagań wcześniej. Mm -hmm. Czy my możemy na podstawie naszej wspaniałej polskiej po, Polski, na podstawie naszego kraju określić, z czego śmieją się bardziej lub nieokreślone regiony, że żart z tego przejdzie w Białym Stoku, ale w, mhm. we Wrocławiu wywoła konsternację? Bo jak był tutaj Piotrek hmm, sz, sz, tak szumowski to mówił, że na przykład w ściana wschodnia dowcipy smoleńsk, uber, e, smoleńsk tam nie dolatuje, a uber tam nie dojeżdża i mhm. w ogóle nie, wierzę że nie. A ty masz taką mapę geograficzną do dowcipów, gdzie, gdzie co nie wchodzi? Mm, nie. Przy całym szacunku, że twoja rodzina jest ze Śląska. Mhm. Mm Żona. E, nie. Nie. A, a y, właściwie najlepiej wchodzą żarty tam, gdzie nie powinny wchodzić. Na przykład na Podkarpaciu, jak mówisz o polityce, mm -hmm. źle, mm -hmm. to, to oni wiedzą, że, że, że oni są na Podkarpaciu. Nie? Mm -hmm jak ty o, o tym wspomnisz, że, mhm. że oni są na Podkarpaciu mówiąc ten żart, no to wywoła to dużo reakcji. Ale to wynika z tego, że iś, zmienia się tam świadomość? Nie, nie, nie. Mi się wydaje, że... To oni się śmieją ze swojej konserwy? Mi się wydaje, że na, e, na występach stand-upowych jednak są ludzie, którzy nie głosują tam. Okej. Okay. jak wygląda doświadczenie pierwsze ze stand-upem? Ja, ja, właśnie, bo ja, to, to jest... To, to dobrze, że to pytasz. Jest o... rok 2016. Mm -hmm. Z tego, co wiem, twój drugi występ przed publicznością i nikt się nie śmieje. Mm -hmm. Socha. <śmiech> <śmiech> Mamy wejścia. Tak. No, no? I, ale jak jest pytanie? Dlaczego? Dlaczego nikt się nie śmieje? Fak? Coś no, ty tam napisał? Nie, za, zbyt pewnie się poczułem po pierwszym występie. To znaczy? To znaczy, no... Bo... Żart był o, y, o Penisie. O, pamiętam, no, tak, to, tak się zaczynał. No. Tak, tak mhm. się mhm. zaczynał. Y, I już nie pamiętam, tak naprawdę, bo ja to wyrzuciłem wszystko. Z głowy? Tak, z głowy. Wyparłeś. Z... Tak, wyparłem. Tym bardziej, że ja nie zapisuję żartów, więc ja nawet nie mam jak wrócić mhm. do tego. Muszę to pamiętać albo nagrać. Yy, no i, i byłem pewny, że to wszystko wejdzie, a nie weszło prawie nic i... i... Ale żeś, zacząłeś od Evergreen'a, jak mówi Piotr, czyli penis poleciał. Yy, nie. To było potem też Elhanie Pierwsze, i... wiersze, żarty były takie, nie wiem, wprowadzające. Później był penis, ale to nie był jakby cały beat o penisie, tylko mm -hmm. jeden taki bezpośredni żart. Że wyśmiewałem, że mam małego, na przykład okay. coś takiego. No to powinno się sprawdzić. Powinno. A to okazji. może bardziej poszło widowni we współczucie niż we aplauz. <noise> <noise> Zaczęli szlochać. <noise> tak, zamiast się śmiać, to było. Oj, jo, jo, jo. Tak. <noise> Nie, um... <noise> Nie. No, było źle. Było, było bardzo źle. źle. Ale to prawda, że zszedłeś ze sceny? Zszedłem. No. I jakie? dobra, babcia miała rację, wracam do banku. Nie, ale to było straszne, bo ja zaprosiłem wszystkich znajomych po pierwszym wybitnym występie. Zaprosiłem wszystkich znajomych, żeby, żeby zobaczyli geniusza w akcji. Nie? Okay. I wyszedłem na scenę i... Ale to chyba świetne, że to się wydarzyło na drugim występie. To jest idealne. A idealny. nie na dziesiątym, pięćdziesiątym, czy na w spokoju. Tak, tak. I czego cię to nauczyło, Mateuszu? Ja miałem idealną drogę, jeżeli chodzi o to, No bo pierwszy mnie zachęcił, że ja potrafię to robić, a drugi od Z razu policzką. dał mi. Tak, do, dokładnie, I? dał mi pokorę. Nie? I co? I tak poszedłeś do domu i masz jeden no jeden? I... Nie, nie, nie. Stwierdziłem, że jednak nie jestem geniuszem komedii i czeka mnie dużo pracy. A dlaczego w dniu narodzin córki, twojej córki, mm -hmm. ty grałeś występ? A zamiast przecinać łożysko, my z Piotrem. Zjeść łożysko, jest lat. My z Piotrem znamy kogoś, kto przecinał łożysko. Kto chciał, żebyśmy byli przy porodzie. Tak. Nie, no to była, to była hala stulecia. Nie mogłem. <laughs> Tamta pono... żona rodziła na hali stulecia. Nie, no, nie no, słuchajcie. Poczekaj, no. Termin był na, na 4 marca i ja miałem cały ten tydzień. Ca całe dwa tygodnie. I on zwala na żonę. Ale ja ci powiem, że ja myślę, że on poczuł ulgę, że miał wtedy występ. Nie. Ty chciałeś być przy tym porodzie, czy nie? Słuchajcie, to było cesarskie cięcie, bo nie było. A ty możesz wejść. Nie, nie mogę wejść. Okay. Więc tak czy siak by mnie tam nie było. Eee, to znaczy, nie, ja byłem w ogóle. Byłem Dlaczego dajwałeś? ja się tłumaczyłem Nie byłeś? Było, jak w takim ja. Razie. No to byłeś, czy nie byłeś? <laughs> byłem. A kontrolujesz swoją biografię? Byłem, 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 byłem. E, ponieważ to było rano, to było cesarskie cięcie, e, i odebrałem dziecko normalnie, po czym pojechałem na, wystaw. na wystaw. No. Nie, no to byłeś! Byłem. To zmieniam pytanie, dlaczego w dniu narodzin córki <laughs> byłeś na scenie? Bo chciałeś, ale dzi dziwię się, bo ile ma Twoja córka? E, zaraz będzie rok. E, nie spodziewałem się, ile pieniędzy na nią pójdzie, wszystkie moje środki inwestuję w córkę. Dopiero ma rok, a ty mówisz, że tyle pieniędzy na nią pójdzie. Czy ty jesteś tak jak twój ojciec z Knerusem? Nie, nie. To czemu wygłaszasz publicznie takie sądy? Nie, ja dużo, dużo wydaję na córkę. Ale co, co kupiłeś, wózeczek? Ale nie, powiem ci, że bardziej w, in, w inną stronę. szkoła, szkołę jej wykupiłeś? Nie, eee, sobie na temat... Jak się dowied dowiedzieć, jakie będą etapy rozwoju? Yy, wszystko, nie? Chcę zrobić, chcę, chcę, żeby miała perfekcyjne dzieciństwo. Dlatego się szkole, żeby wiedzieć I co, to, jak i to I zrobić. co się z bo, bo jeżeli miałbym robić tak, jak moi rodzice, no to wiem, że oni już też wiedzą, że dużo błędów po drodze było. Po no to o twoich rodzicach porozmawiamy, bo ja jestem ciekaw, ile jest autobiografii w twoich opowieściach. Ale czego się nauczyłeś? Jakbyś tak, to no, tę wiedzę, którą masz na temat rozwoju dziecka rocznego. Co powinieneś robić? Jak bardzo powinieneś być obecny? W jaki sposób powinnoś być obecny? No, przede wszystkim musi być to wsparcie emocjonalne. Mu musisz być obecny mm -hmm. e, przez cały czas. Nie tylko, wiadomo, takie małe dziecko on ma e, głównie dwie potrzeby. E, w sensie no, takie fizjologiczne mm -hmm. i, i emocjonalne, nie? Mm -hmm. więc to musisz spełniać, wiadomo. E, no, ale też ważne, żeby, żeby też challenge'ować trochę dziecko już intelektualnie. Czyli co. Dajesz jej encyklopedię Brytanikę? Nie. Pusta ale lotka? Nie. E, to uczysz ją czytać, na przykład. Roczne dziecko? Roczne dziecko, no. Je, to jest to ja 9 lat za późno się... Nie, słuchaj, to jest minuta dziennie. Pokazujesz jej słowo na kartce, czytasz, zabierasz, koniec. Nie? I ona powtarza to słowo? Słuchaj, czy, czy ona to akumuluje w tym momencie, to ja nie mam pojęcia, nie? Ale, ale... Podobno działa i rozwija w jakiś sposób mózg. Zadałem pytanie Magdzie ma, 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 Sosze, Magdzie ma, ma, Boczarskiej, przepraszam, tydzień temu tutaj siedziała. Czy macierzyństwo no. sprawiło, że stała się lepsza w swoim fachu? Może mhm. do, do, odkrywa jakieś nowe pokłady, energii, wrażliwości i tak dalej. Czy tobie bycie tatą pomogło i czy ty zauważyłeś tą zmianę w, w wykonywaniu swojej roboty? Oj, całkowicie. Ja jestem Podejrzewam, że jestem tak ze 100, nie 180, ale tak ze 110 stopni innym człowiekiem niż przed porodem. Nie? Mm -hmm. eee, przede wszystkim w momencie, kiedy urodziła się moja córka, to ja poczułem się bardzo staro. I zacząłem. Czy powiedzieć? Nie, złaź, wy nie macie dzieci. No to prawda, ne, to, to ty prawda. powiedziałeś. No. Prawda. Ale starometrykalnie czy duchowo? Eee, I tak, i tak. Nie? W sensie. Nie, 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 nie metr, przepraszam. Duchowo? Duchowo. Fizycznie też. Eee... Obrzygała ci jakieś córka? Tak, i, i to nawet na twarz. A to mi mówił Michał Żebrowski, że to było najpiękniejsze uczucie. <laughs> Naprawdę, bo ja widziałem entuzjazm, jak go o tym opowiadał. A tobie co towarzyszyło? Eee, bardziej śmiech. Bardziej śmiech. Mówi, o, dobry żart, mam na to. <laughs> Ale to jest w sumie, muszę to zapisać. Mm -hmm. No no, ale no mówisz, że stałem się dojrzałym człowiekiem, starym człowiekiem. Nie, po prostu zacząłem dbać o siebie, bo wiem, że. Co jednak mam teraz. No, no mam teraz. Czy mam jest 16 cukier. lat jeszcze obowiązku? Dokładnie, więc ja muszę żyć przede wszystkim. I dragi, autoerotyzm? Yy, autoerotyzm? <śm> <śm> jak? <śm> <śm> nie, jest, nie piję. Znaczy, staram się nie pić tak dużo, jak piłem. <śm> <śm> <I> uwielbiam! <śm> nie piję. Znaczy, staram się. <śm> e ćwiczę, chodzę spać o dobrych porach. Mhm. Czytam zamiast oglądać mhm. głupie rzeczy. W kolonoskopie robiłeś? Ej, jestem umówiony. I z tobą, bo mamy z Piotrem doświadczenie. Dobra, tu stawiam, tu stawiam kropkę. Mm -hmm. Ty kiedyś powiedziałeś takie fajne i, i aż kuszące do debaty słowa, że Polska to kraj beki. Mm -hmm. Czyli chyba zabawny. Inspirujący do pisania do dowcipów. I, I chciałbym, żebyś to rozwinął. Co jest w nas, obok nas najśmieszniejsze z perspektywy Mateusza Sochy? Mm. Czy to było tylko takie retoryczne sformułowanie? A ja mogę dorzucić coś od siebie? Sub pytanie. A naszego, nasze, sub pytanie uh -huh. a propos naszego poczucia humoru. Yes. Bo my się, mi się wydaje, że my jesteśmy mistrzami świata w memach. Uh -huh. I jak my sobie oglądamy obrazki i ktoś je zrobi anonimowy, jest super. Jesteśmy naprawdę na, na wyżynach poczucia humoru. Uh -huh. Ale tak face to face jest zupełnie inaczej. Uh -huh. Trochę jak z randką z Tindera. Okay. Że piszesz, jest super, ale to spotkanie już yy, wiesz twarzą w twarz. Nie, to nie są... do końca rozumiem. Chodzi ja nie o wiem, bo to, ja nie chodzę na to, randki. Chodzi tidera, o to, więc, że, to, że my jesteśmy mocni w sieci, Aha. ale y, w obyciu, to w towarzystwie, w klubie, przy, y, na spotkaniu towarzyskim Aha. już jest z nami dużo gorzej. Tak, no ja na pewno taki jestem. Nie? W sensie ja nie jestem śmieszny. W może jestem. Zawodowo jesteś śmieszny. Jestem tak. Ja to raczej bym um, ja powiedział, być, że jesteś zabawny, bo słowo śmieszny i, wydaje mi się płytkie. Ja tak. umiem być zabawny, mhm. e, ale tak na co dzień. E, oczywiście potrafię rozbawić, nie wiem, moją rodzinę, moich znajomych i tak dalej. Ale jeżeli wrzucisz, nie wiem, 20 komików do jednego, tym, to ja będę tam pra prawdopodobnie cichutki i najmniej śmieszny. No to... Ale dlaczego Polska to kraj beki? Dlaczego Polska to kraj belki? No, co, no nie, Szczerze to nie pamiętam, kiedy to powiedziałem, e, ale, ale miałbym tego, teraz a, powiedzieć... tego dorobił jakąś legendę. W tym momencie, no na pewno można się z nas e, śmiać, ze względu na nas, politykę, mhm. e, ponieważ nie, w, w ciągu mojego krótkiego, długiego życia nie pamiętam, żeby ten kraj był aż tak podzielony i... No jest, to jest powód do beki, jakby nie patrzeć. Co jeszcze? Co jeszcze? Ta nasza, ta. Czekaj, staram się to połączyć z obecnym materiałem. Obecnie mam żart, taki, w którym mówię, że zbudowałem dom. I ja widzę po publiczności, że od razu się cofają. Nie? I wiem, że w innych krajach, to znaczy nie wiem tego, podejrzewam, że w innych krajach... To zbudował nie... dom, jest okej. Okay. Tak. Cieszymy się. Ale czuję, że jednak, że jednak Polacy mają to takie, że... A co, rywalizacyjność? Nie, to jest... Czyli co, myślą sobie, a ten ja... robi żarty i sobie wybudował dom. Jak tak? Nie, nie, nie. nie no co? Nie. To jest to, że on ma, a ja nie mam. No to rywalizacyjność. No. Okay. Tobie się udało. No. Naprawdę wy, tak to interpretujesz? Też. A może po prostu w, w budowaniu domu nie ma żadnej e, takiej licencji poetyki komediowej? Mhm. W, w, w żartach. Bo to ja czynność. po prostu widzę... I sam z tego żartujesz, ale mhm. ja pamiętam, jak po raz pierwszy jakoś tak trafiłem na ciebie w sieci, to cholera, wchodzisz na scenę i to jest pierwsze 30 sekund i mówisz... Ostatnio srałem w maku. Okay. I jest reakcja publiczności. I potem kpisz z tego, sam cytując siebie. Uh -huh. Cholera, czy to jest ta, ta drapieżność, ta niezależność, ten non konformizm stand-upu wobec kabaretu, satyryków, starych, starych mistrzów dowcipu, że o takich rzeczach się mówi? Dlaczego to tak. Ja próbuję bierz, to zrozumieć. bo to jestem dwa razy starszy od ciebie. Słuchaj, ty to rozumiesz. Ja nie. wchodzę ja, na scenę. Ja, ja, ja prowokuję ciebie, żeby inni zrozumieli moim zrozumieniem. Okej, okay. rozumiem. No. E, nie ma tutaj nic poetyckiego. Wychodzę na scenę i zamiast cześć mówię zdanie, które wszystkich zaskakuje. Mhm. I im głupsze to będzie zdanie, tym większe zaskoczenie. Mhm. Więc no, to jest ten powód. A jak przeczytałem taką recenzję, Stand-up. Grupa szowinistów z partnerkami robi sobie świński wieczór w asyście patriarchalnych żartów. To ty się pod tym podpiszesz? Czy ktoś, kto napisał to, nie rozumie formuły stand-upu? Zależy w jakim tonie był napisany ten komentarz. Chyba serio. Jeżeli był serio, to może trochę. Mhm. <laughs> może troszkę. Mhm. A ludzie wychodzą z twoich występów? Także ostentacyjnie wstają. Y ostentacyjnie zdarzało się, mhm. y ale. Często analizuję na scenie. Jak jestem i widzę, że ktoś wstaje i wychodzi, to mam takie. Ciekawe, czy idzie do toalety, czy pod ręka, czy, czy po prostu. A nadal nie, nie musisz lub... mówić swój nie. program. Tak, tak. Nie, to, to jest już. Wiesz, bo, automat. Bo ja bym. Chciał, bo tak cały czas gadamy, że ten stand-up jest trudną sztuką i zaczyna się z wysokiego C, tak jak mm -hmm. Kuba powiedział często, i widz dostaje między oczy. Jak nauczyć widza stand-upu. Jak wytłumaczyć, że to jest akurat dobry stand-up albo zły stand-up? Jak na przykład ja powinienem... Ja zrobiłem z, złą historię, bo moją mamę zaprosiłem na roast Kuby i to się bardzo źle skończyło. To był Tylko dla mamy. Kont pierwszy kontakt ze stand-upem. I dla mnie też. Więc jak byś polecił naszym słuchaczom rozpocząć przygodę z mamą, z tatą, z, babciem, z babcią? Jak im wytłumaczyć? Jak wytłumaczyć, co to Babci, jest? Babci, co to jest stand-up? Babciu, szykuj się, bo będzie bez trzymanki, będzie bolało. <grym> no słuchaj, wychodzi człowiek na scenę i się śmieje z, z siebie, z ludzi i, i stara się rozbawić publiczność. Nie ma tutaj jakiejś, nie wiem wielkiej analizy tego wszystkiego. A dużo jest przypadkowych widzów, którzy po prostu na bileciku, czy na innym jakimś portalu po prostu szukali atrakcji na wieczór, idą na stand-up i nie wiedzą, na, na co się piszą? Na pewno, na pewno. Czasami zdarzają się takie komentarze, nie? że na przykład ktoś przychodzi do jakiegoś miejsca, bo bo to jest, nie wiem, miejsce związane z kulturą i widzisz, że jest jakieś wydarzenie, więc kupuję. Ja akurat mam I myślę, kowort... że pójdzie na monodram? Być może. Mateusza tak. Sochy. <laughs> Ale um, ja akurat mam ten koword, że te bilety schodzą dość szybko, więc zanim ci... Ty podobno sprzedałeś Spodek teraz. Sprzedałem, tak, już się drugi No. W sensie, no, z tamtym programem sprzedałem i ten... Y, jesteś specem, mówił mi Mich Michał Leja mm -hmm. o tym, jesteś specem z jeżeli chodzi o gadki z ludźmi z pierwszego rzędu. Mm. Podobno wychodzi ci to najlepiej i najbardziej ludzi potrafisz tam zakręcić. Miałeś jakieś takie sytuacje, że ktoś wstał albo powiedział, o jak ci, zaraj? Miałem sytuację taką, że, że y, rozmawiałem z kobietą w pierwszym rzędzie i jej się bardzo przeszkadzała mi. A ja jeszcze jakiś czas miałem bardzo krótki ląd, jeżeli chodzi o to na. na znaczy to wrzuca żarty? Taka próbowała być dowcipna? Y, też, ale, ale bardziej taka, nie wiem, hamska, mhm. y, bardziej widać, że piana y, i po prostu i zagaduje, tak żeby przerwać. I, i widzę, że, że przeszkadza też innym. nie? Więc y, ja mówię, pierwszy raz, drugi raz, cisnę, trzeci, to wywołuje reakcję, okej, okay. I w pewnym momencie ona wstaje właśnie tak y, oscentacyjnie y, i wychodzi z sali, y, a jednocześnie jej mąż zostaje i się bawi do końca świetnie. Okej. Okay. <śmiany> Miał cichy wieczór zapewne. <śmiany> wrócił, Ale myślę, że ci ludzie, którzy chodzą na stand-up, siadają w pierwszym rzędzie, to są tego świadomi? Oni, to jest jakiś rodzaj takiego tak. masochizmu pod tytułem... Tak, tak, tak. Okay. Zdecydowanie. Y, to znaczy nie wszyscy, uh -huh. Ale, ale ludzie do mnie też często piszą na Instagramie, na przykład, że słuchaj, mam bilety w pierwszym rzędzie. Obrazisz mnie? No, je, je. No. Ale ludzie naprawdę się. Bo ja zauważyłem, nie, nie gniewaj się, ale sam tych ludzi wyciągasz, że jak pytasz ich o zawody. To tam nie przychodzi kwiat polskiej inteligencji. Mm -hmm. To jakiś mechanik, to jakiś sprzątacz, tu jakiś spawacz, nie czepiam się. Tam mm -hmm. nie mam pełnego wyższego wykształcenia. Jasne. Ale czy to jest dla ciebie jakiś sygnał, kto przychodzi na ten stand-up, czy w ogóle cię to nie przejmuje? To oni są tylko elementem twojej zabawy. Są bardzo różne zawody, ale zgadzam się z tym, że lekarzy miałem mało. No. Nie? Inżynierów, tak, prawników, bardziej mechanicy, bardziej studentów medycyny mm -hmm. albo studentów prawa. To się często mm -hmm. zdarzało, nie? Ale czy mam przemyślenie na na temat tego, jaka to jest publiczność. No, ja sobie lubię tłumaczyć tym, że lekarze nie mają czasu. No. Ale to zadam ci, pod, zadam ci podchwytliwe pytanie. Jeżeli byśmy wzięli trójkę polskiego stand-upu, trzech najbardziej popularnych ludzi, to na którym miejscu byś się ustawił? Na drugim. Po Patrzesiu przelotkiem? Mhm. Okej. Okay a uważasz, że... Nie polemizuje, a uważasz, że jest w, w Polsce inteligencki stand-up, bo ja na przykład uważam, że Pietruszka, Abelard mhm. y, 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 robią takie rzeczy. Jasne. No y, no jest. Abelard przede wszystkim. Mhm. Y I słyszałem jak... rozmowę z Piotrkiem Szumowskim, jak mnie porównywałeś do Pietruszki. Ja mam no. ten disco pola, on był... No właśnie, właśnie to, to chciałem to wyciągnąć. No. Jak się z tym czujesz? Z, z twoim porównaniem? Nie, z tym, że są ludzie, którzy potrafią tę samą formułę... Uprawiać z dala od walenia konia. Okej. Okay. Mhm. Y oczywiście, ale ja też to potrafię. Tylko że ja wolę inną drogę. Ja uważam w dalszym ciągu, że niezależnie jak inteligentny jest żart, mhm. jeżeli mniej ludzi się z niego śmieje, to jest słabszy po prostu. Okay. A, a jest temat tabu? Są tematy tabu, nie wiem, eutanazja, aborcja, smoleńs, LGBT, stand-up w ogóle. Jak sobie tak siedzisz, to masz pomysł na autocenzurę Mateusza Sochy? Mm, nie ma tematu tabu. Jest, y, każdy temat możesz w jakiś sposób poruszyć. Mm -hmm. y, tylko musisz to zrobić dobrze. Y, a czykolwiek w Polsce y, to nie jest tak, jak w Stanach Zjednoczonych jeszcze. Jeszcze ta publiczność nie jest na tyle, nie wiem, wychowana. A ta... co, że nie można robić skrajności? Nie skrajności, po prostu. Wiesz, no, nie, nie powiesz o rasizmie, no bo nikogo to tutaj nie dotyczy tak mm -hmm. naprawdę. Eee, Ale możesz o... powiedzieć o emigrantach. Mm -hmm. Można. Ty czasami się podśmiewałeś z Ukraińców, nie? W starych programach. Bardziej z akcentu. No właśnie tak. Uh -huh. z, z Ubera. No. no. A dzisiaj byś to robił, czy, czy myślać, że... Jasne, że tak. Naprawdę? No. Może zróbmy przerwę. Tak, zaraz wracamy. I... Bo ja bym, chciał, ja bym chciał o dzieciństwie trochę. Tak, a ja o Czy ty byłeś planowanym dzieckiem, czy wpadką? Tak, więc no. no. byłeś wpadką. Tak. Okay. Ale Lewandowski też był wpadką, Robert. <laughs> tak nam to przyznał. 50, tfu, 7 minut do godziny 21. Dla tych, którzy czasami nie wierzą, że my jesteśmy na żywo, a my jesteśmy w 99%. Ale dzisiaj to w stół. Tak, zaraz wracamy. Na najlepsze rozmowy zapraszam marka numer jeden na świecie w produkcji AGD Haier. Wracamy do rozmowy, której partnerem jest marka Play. Za 3 minuty godzina 21, wojewódzki kędzierski w Onecie Mateusz Socha, naszym gościem. Zrobiliśmy niezłe suspensorium przed, jeżeli w ogóle jest takie mm -hmm. słowo, przed przerwą. Jesteś nieplanowanym dzieckiem, Mateusz. Jestem. Ile miałeś lat, jak się dowiedziałeś? Eee... Od początku ci to mówili. Nie wiesz co? Nie, nie mówili mi tego. Po prostu, jak nauczyłem się liczyć, to policzyłem. Że, że moi rodzice wzięli ślub 6 miesięcy po moim poczęciu. No nie, no to to nie ma nic wspólnego z tym, czy byłeś wpadką, czy nie. może Trochę planować? w tamtych czasach, trochę tak. Nie? A, okej, okay. ale weryfikowałeś to tak, u mnie? Tak, 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 tak. A ty miałeś szczęśliwe dzieciństwo? Miałem. Wydaje mi się, że miałem. Dlaczego ci się wydaje? Miałeś zabawki, bo w programie jednym mówisz, że byłeś dzieckiem bez zabawek. Miałem. Lalki mamy. Mhm, mów dalej. Zabawki, no. Naprawdę? Chcesz o tym pogadać? My... Nie, nie chcę. Bawiłeś się lalkami mamy? Jak miałem, nie wiem, z 2-3 lata, to nie nie, zachwiało, zabawek, nie nie zachwiało to twojej tożsamości? Ja miałem jedna, jedna moja ulubiona zabawka, to nie była zabawka. Yy, moja mama mi po prostu kiedyś pokazała magnetofon, yy, gdzie włożyła kasetę i nagrała, jak coś mówi, nie? I, I ja miałem po prostu... Mi czaszka wybuchła, nie? bo ja nie wiedziałem, że takie rzeczy się dzieją, że można coś skopiować. Nie? Ale słuchałeś, mamy czy sam siebie nagrywał? Nie, nie, nie. Jak ona mi to pokazała, to to stała się automatycznie moja zabawka, i pierwsze co poszedłem, to poszedłem do sobie Garton Network mhm. y i leciało akurat Scooby-Doo i nagrałem ten odcinek. I ja w mojej małej głowie myślałem, że jak ja to nagrałem, to to już jest u mnie, tego już tam nie ma. Ukradłeś? Tak, ukradłem to. Ja, ja mam, jestem jedynym posiadaczem bajki z Kubidów w tym momencie. Czy jak zakrywasz oczy, to cię nie bo, widać, bo, mniej bo więcej. Ty, dla mnie, ja byłem nie, jeszcze nie na tyle rozwinięty, żeby skumać, że coś można skopiować. Ale nie no. dzwoni z Cartoon Network, że im brakuje jednego... <laughs> Dexter zniknął. Słuchaj, a, a ile jest prawdy w tym, że jak się dowiedziałeś, że byłeś niechcianym dzieckiem, to podpalałeś garaże w Żeganiu jako dziecko? Jest yy, prawda. Czyli jak to wyglądało? To wyglądało tak, że no co, no jesteś dzieciakiem na podwórku. Ile nie masz, masz lat? co robić? S 5 6? 5, 6? No. no to naprawdę dzieciakiem. Tak, no. I? No i co, kolega wziął mnie za garaż. Tak się zaczyna ta historia. No i? E I wziął gazety, wziął gazety i i jej podpaliłem. Ja Mówię, ok, no, no i. Przekaż, bo nam Remigiusz Mróz kiedyś powiedział, że pisał wulgaryzmy i demolował klatki schodowe. Mm -hmm. Był wielki skandal. Dzisiaj ty ujawniasz, że podpalałeś garaże, tam były samochody w środku. Tak, ale to nie było, to w ogóle nie szkodziło, bardziej to było podpalanie czegoś za garażem. Aaaa. Kumasz, to były, wiesz, ja daję gazetę i podpalam gazetę, która stoi obok garażu, który jest betonowy, mm -hmm. z kamieniem, więc nie ma opcji, żeby to się podpaliło. A, czy nie, nie było tak, że tam samochody... Nie, nie, nie. Okay. A powiedz mi, czy twój ojciec naprawdę jest skąpy? Yy, mój ojciec jest rozsądny. <laughs> Ładna, sub, sub, jak to się mówi? Synonim słowa skąpy rozsądny. Rzeczoznawca be, bez papieru, tak no mówi, Tak, Twoje życie erotyczne ostatnio jest rozsądne. Ale to znaczy, że te, te pięć złotych symboliczne od niego, to, jest, to był majątek? To czy jest czy... wszystko prawda akurat to. Czyli, czyli twój stand-up, w którym opowiadasz żartobliwą parabolą swoją biografię, mhm. jest rodzajem oczyszczenia, takiego wyparcia trochę przeszłości, czy oczyszczenia, czy wyparcia? Nie, ja jestem, ja się cieszę z tego. W sensie mi, mi się podoba ta moja przeszłość. Akurat ten bit o ojcu i tym 5 zł, który mm -hmm. stał się taki wiralowy, to on nawet nie był w planach, żebym ja to powiedział. Po prostu mój kolega mi przypomniał o tym, jak to zawsze wyglądało i powiedział, że A, może z tego żart zrobić, Ja mówię faktycznie, nie? No i, no i powiedziałem dosłownie jak było i tak było. Czyli że ty prosiłeś tato daj 5 zł, tak. on mówił ile? Dokładnie. I, I tak często się to powtarzało? Za każdym razem. Za każdym Ale on raz. czerpał z tego przyjemność. Czerpał, czerpał. Czy tak. czułeś, że on ma władzę w tym tak, sposób, tak. Że te 5 tak. zł jest na Po co ci te pieniądze? Na co ci to? Ale Mateusz, no, bez względu, ile lat temu to było? To 5 zł, to w tym kraju nigdy nie był majątek. Za mojej młodości, za piątkę mogłeś kupić sobie mm -hmm. dwie kole i jedno ciastko. Kurde. Ale to ja mówię o latach się. Malboro, 4,90%. Ma. Mhm. Ale poczekaj, no. bo skoro te. Do wcipy, weryfikujemy jako, jako prawdę. To prawda, że twoja mama jara jointy? A, 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 a nie, to akurat jest nie. Na pewno? To znaczy, spróbowała moja mama. I? I chyba jej się nie podobało. Ale spróbowała ty ją, czy tata? Czy apteka? Kto ją namówił? A Już koleżanka jej. To fajne. A babcia? Bo o babci mówi, że też wciąga koks. Mm -hmm. No słuchaj, no ja jestem no, Babci krawcowej dopierdziela, że wciąga kreski Więc ja pytam Nie, moja babcia nie trwa Przeczo, znawca bez papieru tata, prawda? Teściowa, myślę, że, że, że Z twojej całej rodziny teściowa wychodzi Najlepiej z tego, co o niej mówisz Który z członków twojej rodziny jest najbardziej Zadowolony, wręcz hełpi się tym, że po prostu so Mati o nim na scenie opowiada Wydaje mi się, że babcia <grym> ale tak. Babcia słucha twoich programów Moja no babcia, tak Ty ją tak. przedstawiasz w karykaturalnym, chytnym tak. Takim dosyć żałosnym portrecie <grym> Słuchaj, ja zrobiłem z mojej babci Donnę Danielę tak. no. e, I ona mi opowiadała Ostatnio taką sytuację, że Bo ona jest jakby Już akurat przeszła na emeryturę ale, ale Żagań to jest małe miasto, więc każdy wie Że tam jest krawcowa, która się nazywa Tak i, i ten więc ludzie już zaczynają ją kojarzyć troszeczkę. Więc ona była Celebrity przykład, i żaganie. Tak, była, była w jakimś sklepie, i obok niej stała jakaś dziewczyna młoda, i patrzy na nią mówi donna Helena? <grym> <grym> I moja babcia mówi donna Daniela. <grym> Ale super. to jest fame! Tak. To jest początek. Czyli ona jest lokalną celebrytką. <grym> Troszkę może, pewnie tak. A myju, myju, to autenty też, no. Długo ci to prze. Nie, Moja mama zawsze była taka, że lubiła mi robić jakąś taką siarę. Nie? Wśród... Ale brzmi, lubiła czy robiła? Nieświadomie. Nie, nie lubiła to robić. Czyli jak z tym tatą i pięcioma złotymi? Trochę. Ale nie, bo chcę ci zapytać, czy pamiętasz, bo ja, ja mogę ci powiedzieć bardzo uczciwie, jak miałem z 16 lat to grałem w zespole, wiesz, udawałem pankowca i dzwonili koledzy i ja byłem w swoim pokoju. I ojciec odbiera i tam dzień dobry, mówi tam Max, czy jest Kuba? A tata, Bambi, telefon do ciebie. To, to ta była ta... największa ta... wiocha, bo my byliśmy wtedy pankowcami. Jaką największą wiochę? Bo widzę, że mają do tego zdolności, zrobili ci staż. No, myślę, że właśnie to. E, ale tak to... To, czyli? Czyli to moje. Myju, myju. Ale to są ludzie, którzy tego nie znają. Yy, wiesz, są też. Yy, aha, żeby że, żeby powiedzieć tak, o co, o co chodzi? Tak, tak, nie, że po prostu znajomi do mnie dzwonili i pytali, czy jest Mateusz i Mateusz teraz mają. <laughs> akurat... Ale to jest zemsta, myślisz za to, że jesteś nieplanowany i oni tak cię dysują? Ale dlaczego zemsta od razu? <laughs> Coś jest na rzeczy, no? Kuba powiedział o 16 latku i uważam, że to jest najgorszy wiek dla chłopca, dla mężczyzny bo jeszcze nie masz swoich pieniędzy, już chcesz być mężczyzną, jesteś jeszcze chłopcem. A powiedz mi, jaki jest najlepszy czas, bo za miesiąc będziesz miał 33 tak. urodziny chrystusowe. Aha. Jaki według ciebie jest najlepszy wiek dla stand-upera? Z racji doświadczeń, z racji yy, może też tego, jak nasz mózg funkcjonuje. Mhm. O piłkarzu mówi się, że 28 lat. W stand-upie no, najlepszy przed tobą? Myśl, wydaje mi się, że na pewno tak. Jeżeli się nie poddam i nie przestanę tego robić, to. A nie masz to między nami takiego no. wrażenia, że jak oglądamy, a jesteśmy fanami, naprawdę. To, że czasami się ciebie czepiamy, nie zmienia faktu, że jesteśmy fanami, żebyś wiedział. Mm -hmm. Bo potrafimy się też czepiać i, i paczesia i lotka, bo taka nasza praca. No, to, to wszyscy to rozumieją z wyjątkiem pewnej popularnej wokalistki. Ale to już było. Chodzi mi o to, że. No widzisz, zgubiłem się. Jakie było no, pytanie? Nie, chodzi o to. Yy... Jakie było pytanie? Właśnie, Twoje. Mateusz, przypomnij nam pytanie. Pomóż nam w pracy. Aha. No, czekaj, mi też wyleciało to wszystko z głowy. O czym zacząłeś mówić właśnie? Y ja zacząłem mówić... <zyskanie> co, co, co się no, to już Za dużo jointów. o czym my zaczęliśmy mówić? O, o najlepszym wieku dla stand -er. Ja zacząłem gadać o no, tym ale... mm -hmm. i ty zacząłeś mówić o y, kolegach Matejgo. Najlepsze przedmioty, ja tak. przedemów... A ja zacząłem mówić, nie masz takiego wrażenia, że jak oglądasz tych naprawdę największych stand-uperów programy, że one są trochę kanibalizacją poprzednich pomysłów. Mm. Mam takie wrażenie, bardzo delikatne, że zaczynają się nasi koledzy Powtarzam. spełniać w formie, mówię tu o, Rafa o Paczesiu i trochę o Lotku, e, że nawet już te wyniki, cyfry, pokazują, że jakby wszystko już było. Brak mm -hmm. zaskoczenia. Okay. To jest moja, cały czas mówię jako fan, ale krytyczny. Mm -hmm. Nie boisz się tego, że to też jest, świadczy o tym, że formuła tego notorycznego opowiadania o sobie, zaczyna się zużywać, że warto by się zaczepić na czymś innym. Mm, czy opowiadania o sobie, to na pewno formuła będzie aktualna przez cały czas, no bo, no bo ciągle coś innego się dzieje w Twoim życiu i mm -hmm. opowiadasz tak naprawdę co, to, co się wydarzyło, przynajmniej ja tak lubię. Um, ale chyba, że pijesz do tego, ile, ile jeszcze umchanie i masakramentacja, no. ile to będzie działać. No, i słowo kuma, no. jako wykrzyknij. Wy nie, to akurat będzie zawsze. Nie? I to Naprawdę? Ale nie martwicie to? Nie. Że to jest taki populistyczny, plebejski knyw. Mm, nie, wątpię. A, w sensie ale masz jest... taki moment. Nie wiem, czy oglądaliście świetny dokument o Mohamedzie Ali, czyli Cassius Clay, mhm. że on był w stanie pokazać na konferencji. W której rundzie znokautuje swojego rywala? I mhm. do wiele lat mu się to sprawdzało. W trzeciej, jest. w czwartej, w piątej i tak dalej. Ty masz taki moment, że wychodzisz, grasz swój program i wiesz, że to jest ten moment, w którym kurna, kontrolujesz 100%. Tak. Po czym się to poznaje? <noise> Słyszysz to, widzisz, jak ludzie reagują. E, jeżeli masz już dopieszczony materiał i już wiesz, co, jak działa, no to tylko. Mm, tylko, tylko zauważasz różnicę pomiędzy publicznościami, tak naprawdę. Mhm. Że, że wychodzisz, i jeżeli od początku jest dobrze, ja mówię, okej, okay, no to ten żart was połamie teraz. Mhm. Nie? Ja wiem, że tak będzie, no bo po prostu już, już, już grałem to tyle razy, że wiem, jak to działa. A czujesz oddech konkurencji na karku, bo wydaje mi się, że stand-up stał się bardzo popularny. Jesteś su na drugim miejscu według obiektywnych badań. Subkulturowa, ale ta subkultura jest bardzo aktywna i te kilka baniek się zbierze. Dużo jest dzieciaków, które chcą uprawiać stand-up, no bo możemy 20-letnich mężczyzn i 20-letnie dziewczyny jako dzieciaki jeszcze Ci Wydaje się, że jest za mało. Że zrobiło się tego dużo... To znaczy nie, w dalszym ciągu mało. Nie? W sensie yy, yy, pytania o Open Mike przy moich występach przed moimi występami to jest zazwyczaj w ogóle, albo nie wiem, jedno, dwa. W Warszawie na pewno zrobiło się, czy na Śląsku też jest takie zagłębie chłopaków, którzy robią to i chcą to robić, ale to nie jest tak, że, że nagle się zrobiła moda na to mm -hmm. i. I, I nie wiem, i ludzie tłumnie chodzą przez jakiś sam mówisz, świątek, żeby pograć w tennis. W pierwszy. jakimś wywiadzie powiedziałeś, że bardzo ciężko jest się przebić, że ten, że ten światek stand-upu jest dosyć hermetyczny i bardzo długo broni się przed napływem nowych twarzy. Mhm. Czułeś to? Że starzy koledzy mówią: o, jest taki socha, miejmy go na oku, bo. Mi się wydaje, że ja się akurat razem z piotkiem Zolą Szulowskim załapałem na ten taki ostatni moment. Mhm. E, taki, gdzie jeszcze. Te nazwiska nie były wyznacznikiem Tylko ludzie chodzili na stand-up okay. A nie konkretnie na Wtedy były jeszcze nazwiska W sensie już, już Lotek y, Zaczął się pojawiać, patrzeć. Mm -hmm. Wiadomo Abelard, Kacper i Kaśka To, to oni mm -hmm. już byli kojarzeni ale tak to jeszcze to było małe środowisko i, i ten stand-up był czymś nowym, więc ludzie byli ciekawi samej formuły, aniżeli żeby, żeby przyjść na kogoś. Więc teraz akurat ciężko się przebić, wydaje mi się ehm, wyżej, bo, bo, bo nie masz nazwiska swojego znanego, musisz się w jakiś sposób wypromować. Tak? Ale jak nawet na, na naszym roście, na moim roście. Ja dosyć często chodzę na, na, na stand up, ale też no, produkowaliśmy parę Roustów, to miałem wrażenie, że jak przychodzą starzy mistrzowie i młodzi, to ci starzy znajdują gigantyczną przyjemność w takiej fali dojeżdżania, disowania tych młodych. Mhm. Tak jakby chcieli im pokazać, nie wiem, może to też jest efekt konwencji gatunku, mhm. ale taki mocny pojazd po młodych aspirujących. No to ja wiem. Widziałeś taki słynny w sieci Roust Wojtasa. Widziałem. No, tam byli znani i nieznani no, i, i mam wrażenie, że ci mistrzowie znajdują taką wręcz bym powiedział humorystyczno-sadystyczną skłonność do tego, żeby pokazać, kto rządzi. E, czy, e, młodzi mówisz e, starzem? Tak, 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 okay. starzem. Okay. No, nie, nie wyczuwasz takiego zjawiska? No to zależy, kto tam był. No, wiem, że tam akurat były, były osoby, które mogły lubić się znęcać. No. A kto, kto lubi? A, a to, <śla> to, to, to <śla> ciekawe. Nie, 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 nic nie. Dobra. E, jak się nagle przesiadasz... Znaczy, bo ty lubisz grać w małych klubach? Yy, lubię, jasne. Ale jak się przesiadasz z małych klubów z niskim stropem do Halt Puerto Arena albo, albo spodek, to wali w głowę? Yy. Do spotka potra potrafi po 11 tysięcy ludzi. Na występie stand-upowym 8. Też bardzo dużo. Mm -hmm. no do, to nie do wypełnienia. Albo hip-hop, albo stand-up. Mm -hmm, mm -hmm. I co, co takiego zmieniło się w głowie Mateusza Sochy, jak zaczął widzieć przed sobą? No, publiczność, która jest liczna, zwarta, gotowa i twoja. No jestem szczęśliwy z tego powodu. No, Prywatniej bardziej, dumne. jak bardzo ci to walnęło w łeb? Eee, czy Kiedy czy miałeś mi moment odjazdu, od tak, zacząłeś Oto... że wydawać pieniądze na. jeszcze nie prawo. odwaliło nam. Czy może jeszcze nie odwaliło? Nie zacząć... odwaliło, zanim e, z, wszedłem do tych klubów i przestało mi odwalać, zanim wszedłem do, do, w sensie do tych hal o mi... Czyli między pier... pierwszym a drugim występem. Nie więcej. Mniej więcej. A jak wygląda odpał, e, popularnego standfera? Kurde, ja chyba nie miałem takich odpałów, nie? Bardziej no co, ty moje... miałeś przecież 20 parę lat. Powiem ci tak, ja miałem ego zanim byłem popularny, a jak stałem się popularny, to już nagle nie mam ego. Nie. W sensie, miałeś, ale miałeś, bo, bo jest coś takiego, jak tobie o paru twoich kolegów, legendarne ego-sochy. Mhm. Co jest za czynem, bo może byśmy się czegoś, yy, może mówią, że ja nie, ale może bardziej Piotryk, czegoś nauczyli od ciebie. Kto cię tak mocno postawił? Przecież rodzice cię nie kochali. Aha. <grym> <grym> czy musiałeś walczyć o swoje, może dlatego? Nie dostawałeś pieniędzy? Nie, nie, ale nie, mi się wydaje. Kto cię tak mocno zbudował? Jakbym to miał przeanalizować, to, to, to ego to był taki chyba odruch obronny w środowisku. Y, ja to w, w tym momencie tak. Czy musiałeś tak... być silny? Żeby tam... Nie, bo ja wszedłem już do, do pewnej paczki ludzi, którzy byli od y, dłuższego czasu tam mm -hmm. y i ja miałem od razu tak naprawdę dobre, fajne reakcje. Nie? Więc... Y a widziałem, że nikt mnie nie traktuje tak, jakbym chciał być traktowany. Czyli z szacunkiem. Y też. Y I na pewno wywołałem złe pierwsze wrażenie w środowisku. To też na pewno jest pokłosie, że... No nie jestem jakoś specjalnie lubiany w środowisku, przynajmniej tak mi się wydaje, nie? Naprawdę? Ale masz tak. przyjaciół w ogóle w tym środowisku? Mam, mam, mam. Eee... A kto cię nie lubi? Kto mnie nie lubi? No. Tak, na przykład. Jawnie? No, no błagam. Cię. No jawnie wiem, że Rafał mnie nie lubi, nie? Ale tak, Rafał patrzysz? Tak. Ale co, mówisz o tych żartach, o kradzeniu dowcipów? Czy to, to jest absurdna konwencja i to już dawno, nawet myśmy to zweryfikowali. Okej. Okay. No nie wiem, to musiałbyś Rafała pytać, dlaczego. Ale on już u nas był. Uh -huh. To nie będzie. To zadzwonimy to no. będzie... do pana. E ale bo... Mnie zastanawia jedna rzecz. Każdy, jak tutaj siedzi, cała nasza trójka, oprócz tego, że wszyscy uprawiamy cały czas masturbację, to każdy z nas jest rozpoznawalny. Mhm. Prawie no, znany to ja. No nie, ale nie. No, jesteś osobą rozpoznawalną, bo sam tego nieraz doświadczyłem. I na przykład ja nie mam mhm. tego, Piotr też tego nie ma I ja nie pamiętam, żebym ja się kiedykolwiek użalał albo utyskiwał na temat popularności. Mhm. Ale zauważyłem, że w wielu programach stand jest coś takiego, że wy Bardziej będę adresował to do ciebie. Lubicie mówić Oj, ta popularność rozpoznaje to mnie rozpoznają to nie mam prywatności. Ty nawet powiedziałeś takie słowa, że na co dzień jesteś trochę zmęczonym bycie Mateuszem Sochą. Wolisz się wyciszyć i odpocząć. Naprawdę stand up gwarantuje taką rozpoznawalność, że ona zaczyna być dokuczliwa czy to jest po prostu kokieteria? Zależy. Taki spokojny człowiek, zauważyłeś? Bardzo na na scenę żyć, wchodzi. No, to jest... Ani razu w ogóle kurwał nie rzucił. No, zabroniliście, no. Ale zauważyłeś? Teraz zwróć uwagę, Piotruś, d od oczu linia w dół. Linda, młody. To nos. Nie, nie, ale zobacz. A, oczy? Oczy. Linia oczu i szczęka. To, młody Linda. Z, młody Linda z kobiety samotną. Biegnie za pociągiem. Tak, ta, ta to linda. z przypadku. Ale linda powiedział ci ktoś, że jesteś podobny do młodego Lindy? Widziałem chyba taki komentarz. Na... To był mój. Na... To Linda napisał Tam. Syn, Byłem w żaganiu 20 lat temu, synu. Nie, ale powiedział ci ktoś, że jesteś podobny do Lindy? Od połowy oczu w dół. Tak jak mówię, w komentarzach bywały takie, no. A wykorzystywałeś to, że jesteś podobny do Lindy? Nie, nie. Yy, ale na Żona przykład. Słucha, nie jest z tą gadać. Bo to nie jest takie. W sensie to dobra. jest może parę osób zauważy, ale tak to. Ale dobra, ale gadaliśmy o tym, o, jak to jest strasznie znanym. ciężko być znanym. Mm -hmm. Naprawdę to tak dokucza? Nie. No to dlaczego o tym mówisz? Ja o tym mówię. Yy, Rozumiem, że konkret Tak, wyolbrzymiam i to są konkretne sytuacje. W sensie nie, nie, nie wyolbrzymiam tego. Mm -hmm. Po prostu mówię o sytuacjach, które się wydarzyły. Mhm mm yy, a... Na przykład. No, ty pijesz do jakiegoś żartu z moich programów. Nie, dlatego, ja tylko jestem ciekaw, jak na przykład przejawia się, jak miłość, sympatie albo niechęć objawiają fani lub antagoniści stand-upu. Mhm. No podchodzą, chcą żartować, chcą zdjęcie. Żartować to chyba najgorsze, co może być. Najgorsze, nie? przez cały czas. To znaczy, moje teksty są rzucane przez o. cały czas mhm. w moim kierunku. Mhm i to jest I myju myju i tak dalej tak to jest męczące ale, ale z drugiej strony jak sobie to analizowałem ostatnio Przecież musieli to zapamiętać tak coś, tak ale, ale jak ja sobie wyobrażałem że nie wiem podejdę do kogoś nie mhm. to pierwsze co jakbym powiedział to właśnie to właśnie coś takiego nie Myju, myju. Jak ja do Kuby podchodzę... Czyli jakiś taki charakterystyczny. Tak, tak taki, okay. taki, żeby dać do zrozumienia, że oglądam, że jestem mm -hmm. fanem, nie? Mm -hmm. Ja i od razu przestałem się... Nie wiem, denerwować tym, że ludzie tak do mnie okay, mówią. Ale Kuba poruszył ciekawy wątek, bo um, ja, ja, ja to komercja bo... i pieniądze, e, ale chodzi o to, że... Zwróć tak uwagę, że chłopaki, wy, wy macie dużo um, propozycji komercyjnych, zgłasza się do was producent czegoś i chce z wami reklamy, bo wydaje mi się, że akurat Środowisko stand-upu jest tak omijane szerokim łukiem, że bardziej wiesz, wyciągają Igora z parę nienormalnych, żeby były twarzą jakiegoś tam płynu nie, albo twarzą Polsatu. Na pewno nie wiem, wy jesteście bardziej eksponowani w mediach, no bo jesteście Wytor, bardziej kto? Kuba i Piotr. A Hmm. A myśmy razem nie zrobili żadnej reklamy jeszcze. Jasne, ale osobno. Nie chcą go do reklam. No, po <laughs> prostu, bo mówmy szczerze. Bardziej mainstreamowi, mm -hmm. dlatego, dlatego akurat takie propozycje. A Dostajemy was zboją? dużo? Nie, do, ja, ja dostaję bardzo dużo propozycji i po prostu większość odrzucam. Bo? Masz tyle hajsu? Hmm, to raz, że, że stand-up jednak. Czyli zapytań. to jest lukratywne. Tak. No, no Zareaguje jak twoja publiczność, za człowiek, chwilę wycofam się. Człowiek wyprzedał Spodek, więc to nie jest... Poczekaj, 8 tysięcy, spodek. po ile są bilety w Spodku? Dla nie. ciebie, na ciebie? Od 119 do nie wiem, 70. Czyli 70 jest? najtańsze i 100 no. najdroższe. Czyli weźmy cenę 88 8 razy ile? 8. Jest. A ile wynajemcy spotka? Oj, wynajęcie to technika, to promocja. To tak się broni, nie jest to technika. Nie, nie ale, ale, ale to te te jest. Już... Są, to są my, to ogromne koszty. My się cieszymy, że, że zarabiasz pieniądze. Szkoda, że nie, nie umiesz się z nimi dzielić. No. <laughs> Dobrze, e, bo powiedziałeś, i tu jestem ciekaw, bo ja tą przypadłość mam do dzisiaj, że przypadkowi ludzie podchodzą do ciebie i żalą się ze swoich spraw. Mhm. Wiesz, że to. Y, mi to jakiś krzysiek materna ładnie opowiadał, że pierwszym takim elementem wtajemniczenia. W życiu osób publicznych jest to, że jak idziesz ulicą, to się ludzie do ciebie uśmiechają. Mhm. A drugim jest to, że ci się zaczynają zwierzać, że stajesz się dla nich jakimś zupełnie irracjonalnym telefonem zaufania. Mhm. I, I ciekawi mnie ten wątek, bo, bo poruszyłeś go w jakimś wywiadzie. Mhm. Do, co, co ci mówią ludzie? Jaki rodzaj ludzi? Z czym do ciebie przychodzi? Wiesz co? Ja to poruszyłem jeszcze jako niekomik. W sensie, ja to poruszyłem yy, będąc komikiem. A to w ogóle ale, lubisz ale... termin komik? Jest mi obojętny. No właśnie, bo ja mam cały czas wrażenie, że on jest taki niezręczny, że co komik mi się jakoś... No, ale satyryk to też jest... Stand-upper. stand chyba najbezpieczniej. Tak, ale jeżeli wychodzisz poza, poza stand-up, no to kim jesteś wtedy? No, wie, Chodzi Rafał scenariu. Rutkowski, myślisz komik? Nie, mm -hmm. myślisz Rafał Rutkowski. Ja myślę aktor pierwszy z Rafałem akurat. <laughs> to jeszcze gorzej. No no. <laughs> Ludzie podchodzą i. Ludzie podchodzą. W sensie tak miałem to było moje przemyślenia na temat mojego życia, zanim byłem mm -hmm. że Ludzie podchodzą i, i się żalą, ale to ze względu na to, że, że ja nie wiem, być może wyglądam na osobę, która by posłuchała. <laughs> Nigdy nie potrafiłem tego wyjaśnić tak naprawdę. I to się ja... nie zmieniło i jesteś osobą, która jest rozpoznawalna i tak dalej, i ta ten, ten... To się zmieniło. To się zmieniło, bo ja na pewno zmieniłem e, w, wyraz twarzy może w ten sposób. A ty się żalisz publiczności? Czasami? Że, że nagle, nagle ty zawodowy Socha na scenie, który mm -hmm. ma swój program, nagle te emocje biorą w górę i na przykład masz potrzebę o czymś powiedzieć i im się po prostu zwierzasz. Oni, no, na, oni traktują to jako część programu, a to jednak jest twoje, twoje własne mm, emocjonalne coś. Nie, ja często mam takie po, taką potrzebę po jak zejdę i wiem, że na przykład jakiś żart nie został zrozumiany i ja mam wtedy dlaczego nie został zrozumiany, bo jakoś sobie to tłumaczę i wtedy już układam sobie w głowie ale to rozmawiasz z fanami, czy gadasz na przykład nie, z żoną i mówisz: Kurde, znowu dzisiaj nie poszedł? Nie, żarto za o papieżu to nie działa. Z fanami też często, z żoną też mi się zdarza o tym. O tym. Ale na przykład masz tak, że wracasz, a żona mówi: Słuchaj, ten dowcip w ruchaniu rozwawił mnie. No po prostu nie mogę się doczekać. <laughs> nie tego. przejmuj się, Mateusz, Jest świetny. <laughs> Było tak? Nie, to znaczy moja żona nie chodzi za często na moje występy, no bo. Bo jest w domu z dzieckiem. Zróbmy przerwę, Ja tak, coś zróbmy, że pasuje. Ostatnie wejście będzie. Mam mieli. bardzo ważny aspekt a propos Śląska do, do wypytania ciebie, Mateusz. No i jeszcze tutaj um, chciałem poruszyć wątek pewnego filmu, który jest I maskował, tego, że morderca. występowałeś kiedyś za darmo, i pytanie, dlaczego to zarzuciłeś. Chby do tego wrócić spotku. <laughs> Wrócimy za chwilę. Na najlepsze rozmowy zapraszam marka numer jeden na świecie w produkcji AGD Higher. Nie wiem, czy będziemy kabelować, że nasz gość po audycji, Mateusz Socha, udaje się na lotnisko i wraca własnym samolotem do Żagania, gdzie specjalnie... Żagań Air. Tak. Y Właśnie to się tak wywinąłeś. Dlaczego nie zmieniłeś się, tak jak my, ja w komercyjną szmatę? Dlaczego nie reklamujesz niczego? <laughs> nie reklamuję niczego, bo... Um... Często scenariusze reklam są narzucane. No, no są. E... Ale można, jak sobie wypracujesz. A ja, jak sobie... ja? ciężko mi wyobrazić sobie. A co musisz, ty musisz mówić o waleniu w każdej reklamie? <laughs> A to e, reklama jakiejś hodowli koni? Freewillie. <laughs> nie, ale, ale dobrze, co, co, kto ci proponował? Bo jestem ciekaw, jakie branże się do ciebie. Branże. Ojej, ciężko mi. Bo to wszystko przechodzi przez mojego menedżera, który często mi nawet nie mówi, nie? Rozumiem. ale były marki samochodów, okay. były, były te, telefonie komórkowe, były mhm. po prostu ja nie potrafię sobie wyobrazić, że dostaję scenariusz. Mhm. I, e, ten, ja mogę zaproponować za stawkę, że sam wymyślę scenariusz. Ale, mhm. jeżeli, ale nie chciałbyś... on Ma być zabawny. Mateusz Socha, Kija, Polecam. Polecam. No takich... Nowa Dacia Logan. <laughs> takich nie ma do końca, nie? Bo no, okay. bo po co ci Mateusz Socha w, w Kii? Który pod... Dlaczego? No, dlaczego jest piękne. Jest, dlaczego on jest kojarzony z, z samochodem akurat? A jest taki raper, jak się nazywa Kenzo, co był u nas, kę, kę. No, On jest kojarzony, on non-stop walczy z kiją, nie? Tak, no. Kenzo. To czy, to czy pojedynki? To czy pojedynki? To serwisem. pojedynki. E, po prostu nie podobają ci się, nie, kwoty są ok, ale nie podobają ci się scenariusze. Mm, tak. Dobrze, też by tak mówimy na poczet przyszłej e. współpracy. Słuchaj, czy bo ja bym wrócił do tych emocji na scenie mhm. i często jak oglądam me, mecze piłkarskie, jestem fanem piłki i widzę tych chłopaków i że komentator mówi no dzisiaj nie jest w formie, dzisiaj mhm. mu nie poszło, dzisiaj zagrał do, do, do mhm. dupy i my tak naprawdę nie wiemy, z jakiego powodu. Nie, nie, nie dlatego, żeby jest nieprofesjonalistą nie albo nie przyszedł na trening, bo tam się coś mogło zadziać, dlatego ja. głowa nie działa. Mhm. Czy ty miałeś takie sytuacje? Czy tak. nie powinieneś znajdować się nawet na tej scenie? Mhm. A wychodziłeś i albo to było y, terapeutyczne, tak jak wspominał Kuba, hmm. albo wręcz przeciwnie, miałeś zobowiązanie, musiałeś to zrobić i. Nie no no zawsze jest obowiązki to obowiąz... na pierwszym miejscu. Tak, zawsze jest to obowiązek. Ale no choćby, no nie wiem, no byłem straszliwie chory teraz w piątek. E... Przypominamy, byłeś w Niemczech. Byłem w Niemczech i, i miałem, miałem tak naprawdę cały weekend, gdzie, gdzie powinienem leżeć w łóżku, no to. No, no i lecę do Niemiec, żeby wystąpić, nie? I to jest... muszę to zrobić, e, ale też walczę ze sobą trochę, nie? Jak wychodzę na tą scenę i, e, i staram się, no bo mimo wszystko ja muszę, z, jak ludzie się śmieją z mojego programu, bo widzą, że ja też się dobrze nim bawię, a jeżeli się nie bawię, no to od razu to rzutuje na reakcję. A czy to nie jest czasami tak, że Socha jest aktorem i gra Sochę? Wesołego Sochę, fajnego Sochę, a jest tak naprawdę smutnym Sochą chwilowo? Nie jest smutnym Sochą. Jest wesołym Sochą, e, ale, ale to, że gra, to na pewno. Na pewno są momenty, w których gra. Ale miałeś coś takiego. Ee, że napisałeś parę dowcipów, bo jednak cały czas absurdem jest to, że ten temat polsko-niemiecki jakoś tak się opiera o tą bramę brandenburską, drugą wojnę światową, mm -hmm. reparacje i tak dalej. Krzyżaków. Krzyżaków, tak. Urlik von Jungingen, tak. etc. Napisałeś parę jakichś takich do, dowcipów polsko-niemieckich, żeby pokazać, że to, to żyje? Że właśnie my jesteśmy ciągle w jakimś rodzaju waśni no, mentalnej. Nie, akurat takich e, napisałem napisałem parę żartów przyjeżdżając do Niemiec, do jakiegoś konkretnego miasta. Mhm. Na przykład to, że moja żona powiedziała, że marzy się Berlin i to ogólnie skończyło w programie, no bo to jest, Brzmi jak tak. marzenie rosyjskiej armii. No, no, dokładnie. <laughs> I dokładnie tak to spuentowałem też, że, mhm. że jedyną osobą, którą mógł to powiedzieć był Stalin. A no widzisz. E, więc, e, więc to e, śmiałem się też z tego, że, że jak pierwszy raz usłyszałem o tym, że, e, że mam wystąpić w Niemczech, to myślałem, że po niemiecku, dlatego też w, przetłumaczyłem swój żart na niemiecki i to też e, wywołało. Czy się nauczyłeś programu po niemiecku. Nie, nie, to było tylko na zasadzie papa pa, oh, no. A ja, ja. W Google No, No. Okay. No, więc, yy, więc to, ale tak naprawdę zawsze jak wychodzę na scenę, to rozmawiam z tymi ludźmi, się pytam co się wydarzyło ostatnio, no bo, co ja mam wpisać sobie minds i co tam jest ciekawego, oprócz tego, że Polacy tam są. Okej, okay. a długo się uczysz, bo to mnie zawsze ciekawi, ty masz półtora godzinny program, miewasz takie, mm -hmm. długo się wbija do głowy, Taką swobodę operowania, chodzenia na scenie, zagadywania ludzi, ludzie ci przerywają, a ty ciągle jednak yy, wiesz, w którym miejscu swojego repertuaru jesteś. Długo się człowiek tak uczy? Chodzisz po domu i to tak wbijasz? Nie, w ogóle nie chodzę po domu. Eee... Za małe masz mieszkanie. Hotele odwiedzasz <laughs> przecież. Eee, nie, chodzi o to, że ja tego nie robię. Ja się uczę tego na scenie. Czyli co, dodając ciągle? No. W sensie to jest tak, że mam myśl? Y, jak pracuję nad żartem, to, to, to chodzę. Ale, ale, przecież, no, ale na, scenie, na scenie rodzi się repertuar półtora godziny? Y, nie, zamysły mam wcześniej, Aha. ale wychodzę na scenę i, i widzę, co żre, co nie żre, y, i widzę, w jakim kierunku też iść. Okay. Y, I często dużo rzeczy się rodzi na scenie. A, a e, poza sceną sobie to powiedzmy ustalam jakoś chronologicznie albo tak jak mi pasuje. Mm. A później, nie wiem, zmieniam kolejność czasami, e, ale, ale tak naprawdę sama nauka tego wszystkiego wychodzi na scenie. Nie? Samo ta, takie. Nie wiem. Dopiero na scenie jestem w stanie wyrzucić zbędne słowa. Czy reżyserujesz online? Można na to powiedzieć. No. Czy. Y Komik, stand-upper, e, powinien być wrażliwym człowiekiem? Na pewno. A co ciebie wzrusza, panie e, Socha, Mati? E, płaczące dziecko mnie wzrusza. Swoje własne, czy generalnie? Nie. Tuzel genera głównie. Generalnie. W sensie y, mam y, na przykład y, scena z filmu no. Patriota. No. Nie wiem, czy... No znamy, tak, z Malem Gibsonem. Tak. Tam jest taka scena, że on, że on ma najmłodszą córkę, i ona. Ona nie tak, mówi. Ona nie mówi, i on. Potem ona go, biegnie do i, niego. Tak, dokładnie. Tak, ja no po tak. prostu. To jest dla mnie. Piękna scena. Piękna tak, scena. Tak. I, I takie płaczące dziecko, to ja mnie to bardzo wzrusza. Mhm. E, natomiast jak widzę po prostu płaczące dziecko, to mam ochotę je kopnąć, więc tutaj jest... Ty to powiedziałeś? Tak. Dobrze ta, to ta. Ta, ta. W takim razie ja następne moje ale proszę, nie Ale poczekaj Piotr, bo to musi, bo ja, jak ja się przygotowuję w sposób y, swój, specyficzny do tych spotkań, ja mhm. przejrzałem dzisiaj Instagram twój jest dedykowany twojej pracy, ale Instagram twojej żony, przepięknej w ogóle kobiety, pozdrawiam, jak ma na imię? Kamila. Kamila, pozdrawiamy cię, Kamilo. No, Jednocześnie to... współczujemy też. A, tak. Pamiętaj, że to, im szybciej, tym łatwiej znaleźć potem drugie życie. Ale jej Instagram to jest takie wołanie o normalne życie. Koleżanki, rodzina, święta, ciąża i gdzieś ta twoja twarz, często tam z czerwonym nosem. Mm -hmm. Masz czasami Dlaczego takie wywołanie o normalności. Że ona, ona, ona myśli, że ona nie chciała być męża architekta, uh -huh. lekarza. Co zapełnia też spodek, ale architektka. Jest... <śmiech> <śmiech> że, że ona po prostu o tym, jak wygląda i ile razy uprawia seks, dowiaduje się z internetu, z programów jej męża. Macie takie rozmowy, że ona mówi, Mati, Córeczka jest zadowolona, ja jestem najedzona, ale może ty być znalazł jakąś uczciwą, może ta babuleńka miała. <śmiech> <śmiech> nie, moja żona mnie bardzo wspiera, jest ze mnie mega dumna. Tak? Tak. A I, przykład... I ona jest moją główną muzą, można powiedzieć. No to A to słychać na pierwszych twoich programach. I, I też pierwszą taką, nie wiem, takim żyli, zanim w ogóle żart. Czyli to jak na przykład wiek... mówisz żart o zaręczynach twoich, to przed nią, tak? Nie, e, żart o zaręczynach. Mhm. <laughs> to przed nią testowałeś? Zobaczymy jak, jak, to, jak to wyjdzie Ale nie mm, Żarto o zaręczynach Ja próbowałem, akurat tam było dużo Mam cię Dużo ściemnienia było W pierwszej wersji jak mówiłem, to mówiłem prawdę A w kolejnej wersji To akurat te zaręczyny były e, Wymyślone troszeczkę Okej okay. Ale to nie, nie wydaje ci się Piotrek, że to jest dziwne Znaczy ty masz lat... 40, Ja mam Je lat no. trochę 50 parę. Tak, Mateusz no. ma trzy dychy. Najmocniej. Tak, co powoduje, znaczy mm. pytam, nie mając intencji, że tak młody facet, mający tak wolnościowy zawód, zdobywający popularność. No, moim zdaniem ty masz dream job. Mm -hmm. Znaczy my też, ale ty masz w innym jakby segmencie rynku. Co powoduje, że ty się chcesz zamknąć właśnie w żonę, pieluchy, konieczność powrotu do jednego miejsca, ta sama kobieta? Pomyśl o tym. Tym bardziej zobacz, że ty miałeś, to wiesz, no, ty miałeś dziwny dom. Mm -hmm. Podpaląłeś Czyli To jest ten running joke <głos> <są>. <głos> Nie, no chodzi o to, co, co, co takiego powoduje. Zdrać nam ten kamień filozoficzny, tego może m, motywacyjnego świętego grala, żebyśmy my. Więc chcę, chcę powiedzieć, że my nie potrafimy sobie z tym poradzić. Właśnie, z tym, jak z to czym ty sobie radzisz? Jak ty to zbudowałeś, że powiedziałeś tak? To będzie od dzisiaj moja żona, to jest moja córka, to jest mój dom, będę tu wracał. Mm -hmm. Nie zdradzasz swojej żony. Nie. Z wyjątkiem aktów autoerotyzmu Seks jest. To po... nie zdrada. Nie... Jak. jak to... Nie zdrada. No, odpowiedź. Eee, jak sobie radzę? Z... Nie. Co spowodowało, że tak młody facet. Eee, znalazł eee, szczęście urodzinę, przy kimś. Dołożył rodzinę. Pyta się ciebie dwustronnie. tylko odpowiednia partnerka. No. A skąd wiesz, że ona jest odpowiednia? Ile ją znasz? Eee, za długo. <noise> Według was, no to A... jest aż 5 lat. <noise> no wła... Nie no 5. Pięć... Po, ilu... po jakim czasie wiedziałeś, że ona jest odpowiednia? Tak, po tygodniu, no. Jezus Mary. Już poważnie? Tak. I po czym? I co, co, jakie cechy się na to złożyły? E, t, 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 taka rada, chłopaki? No. Może no? traktuj to protekcjonalnie, Rada, no. Jeżeli, jeżeli będzie jakaś dziewczyna w waszym życiu. No jest, tylko no, się na nas spali. Nie, <laughs> nie, Państwo to widzą. Była wspólna, ale w różnym czasie. Tak. No. <laughs> w, je, jeżeli jest no. i, i nie jesteś pewny po tygodniu, że to jest ta, to nie jest ta. Dobrze. Przynajmniej takie mam podejście. Dziękujemy. Ja. Nie, ale poczekaj, to jest słuszne Ale rada. jeszcze nie kończymy ale... Ale nie. Naprawdę po tygodniu trzeba już wiedzieć? I wydaje, że jest nawet szybko. Ja dziękuję za radę po prostu. Mhm. Ale to przecież to ty będziesz A... miał teraz huragan w mieszkaniu. <laughs> A jakie są twoje grzechy, powiedz mi? Za co ty by, siebie na przykład nie lubisz? Co cię wkurza sam, w samym sobie? Co jest twoim dark Tak. Jestem zbyt perfekcyjny, zbyt Nie, nie pytał Łukasza Jakubiaka, <laughs> tylko jego Sochę, naszego przyjaciela. Czemu powiedziałeś nazwisko Łukasz Jakubiak? Bo on jest taki. to jest szarlatan przecież, wiem, <laughs> wiem, fali. Wie, no. no. E, czego sobie nie lubię? Szybko wybucham, staram się pracować nad tym. Mm. Ale gdzie wybuchasz? Przy, przy córce domyślam się, że nie, przy swojej też nie. Chodzi mi, e, może nie wybucham, e, przejmuję się rzeczami, na które nie ma wpływu. I to mnie najbardziej w sobie denerwuje, że czasami nie panuję nad tym. I, a wiem, że to jest niedobre I dla otoczenia i tak dalej. I mhm. dla siebie samego przede wszystkim. No i tak to. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, dużo rzeczy w sobie nie lubię. Ale, ale to jest takie pytanie jak na rozmowie kwalifikacyjnej. No, ale nie. trochę tak. No. Chcemy ci załatwić pracę w kieszeni. <grym> A ja nie chcę. <grym> jeden z y, wiodących komików, mój kumpel, powiedział mi kiedyś: Nie żartuję z polityki, bo wiem, że moja widownia, tak samo jak Polska, jest podzielona na pół i nie chce się narażać. I ja go dziś zrozumiałem, ale po chwili zdałem sobie sprawę, że to jest okropne, bo to świadczy o jakimś konformizmie, o jakimś oportunizmie. Bo przecież komicy chyba są. Od przekraczania granic mi się zawsze wydawało, że satyra i bycie komikiem to jest bycie też niewygodnym. Stańczykiem. Takim niepasującym. I ja na przykład cenię siebie za. Mówienie często ludziom gorzkiej rzeczy i czasami mówienie ludziom najmniej praktycznej rzeczy w życiu, czyli prawdy. Mhm. Nie, 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 nie masz takiego poczucia, że jesteście najbardziej wolnościowym środowiskiem, jeżeli chodzi o wolność słowa, a unikacie tematów, bo one mogą podrażnić publiczność. No. Nie, nie unikamy takich tematów, bo mogą podrażnić. Ja w mhm. obecnym materiale mam żart polityczny mhm. i widzę, jak on działa. I on, I on działa y, różnie. Że patrzę publiczność lewo, jest prawo, To jest obok mnie? Jest publiczność taka, która, y, na której bardzo mocno wchodzi, a jest taka, na której w ogóle. Nie? Ja mimo wszystko będę go mówił dalej. Na pewno będę starał się to robić tak, żeby był może bardziej przyswajalny. E, ale, ale uważam, że, że warto się pośmiać z tego. Tym bardziej, że, że jest taka sytuacja, jaka jest. Nie? Był taki pisarz, Krystian Bala, mhm. napisał książkę Amok i przez to, że to napisał, policjanci trafili na trop i skazali go i teraz odsiaduje wyrok więzienia. Mhm. I wokół niego, na podstawie jego historii powstał film, dokumenty, ludzie to opisywali. Czy ty nie boisz się, że opisując swoją przygodę z zawracaniem na autostradzie pod Przemyślem skierujesz na siebie wzrok organów ścigania? Nie, nie będą mieli dowodów. No. no, dowodem jest swoje zeznanie. Poszlakowo. Ale ja akurat mam ten komfort, że zawsze mogę powiedzieć, że żartowałem. To Ja też mam ten komfort i nie zawsze w każdej komendzie ten żart przyjmują. Jak napisałem, że jechałem 666 km na godzinę w swoim Ferrari, to mnie wezwali na komendę. A, Naprawdę? Naprawdę, tak. I musiałem powiedzieć, że to był żart, satanistyczny. Słuchajcie, Musimy mamy mało kończyć, czasu, więc ja mam takie szybkie strzały pytaniowe, dobrze? Ja właściwie bym chciał tylko powiedzieć, że ja, jestem, ja się cieszę, że myśmy dotarli do tego koru, że tak naprawdę ten wujek Cześko, alkoholik ze wsi, bawcia krawcowa, że to wszystko jest prawda. Że ty naprawdę nie kłamiesz na scenie. Że ty opowiadasz autobiografię. I ty, mi się to strasznie podoba z dzisiejszej rozmowy. Taki wniosek. A ty? Mi się też bardzo podobało, ale Pajdę, chcę się dowiedzieć, samolot. jak są śląskie tablice rejestracyjne SY i SH, co to są za miejscowości? Na Boga. SY. Mówiłem. No a ja nie dokończyłem. Do, nie, miałem tyle z ten do, do obejrzenia, że... Czekaj. Dobra, a jak byś miał s, s, strzelać? SY? No, ja no to już Ty nie, nie mam pojęcia. Nie, S, S Jest od Śląskiego. No. To wiemy, to wiemy. Y jest? Od Bytom. To y to, to bardzo to, to dziwne jest A SH? SH jest chorzów. To jest OK. Dziwne. Moi drodzy, to dziękujemy naszym bardzo. Człowiekiem, naszym gościem był człowiek, dla którego 5 zł to ciągle mnóstwo pieniędzy. Człowiek, który zapełnia spodek. Rodzic, człowiek, którego rodzice są dumni, ale dopiero od pewnego momentu. Człowiek, któremu dziękujemy za szczerość. Jeśli miałeś 25 7 lat temu samochód w Żaganiu i on zniknął, to znaczy, że ten człowiek go spalił. <grym> Mateusz Socha był <grym> naszym Cieszysz koście. się, że byłeś dziękujemy naszym gościem? Cieszę się, dziękuję i bardzo mi miło, że zostałem zaproszony. Byliśmy mili chyba, nie? Tak. I szczerzy, prawdziwi. Tak. Byliście mili, ale przez cały czas, dzisiaj dzisiaj będę śnił o tym, że, że mam sam żart o walaniu konia. Zostawiamy cię! Ja mam co robić dziś wieczorem. Do zobaczenia. Przerwa! Hej, Przerwa! Hej, Dzień, hej, hej, hej. Hej. Wojewódzki kędzierski.